Witam wszystkich serdecznie na kanale BeBraveB. Hello everybody. This is BeBraveB channel. My name is Kamil. You can feel welcome there. Witam wszystkich serdecznie. Możecie czuć tutaj mile widziani. Szczególnie jeżeli postępujecie zgodnie z zasadami czatu. Znaczy no tego kanału. Można sobie znaleźć na Twitchu. Ewentualnie przy dołączaniu do kanału jest to opisane. Parę zasad takich. Przepraszam najmocniej, zanim powiem cytat, mam dzisiaj problemy z żołądkiem, czasami mi się odbija. Nie wiem, czy to będzie słychać na mikrofonie, postaram się jakoś tak to zrobić, żeby nie było mi słychać. Ale... Bo mam tak mocno ustawiony kompresor i limiter na tym, na kanale. No ale, jakby co to ten, to przepraszam. Postaram się jakoś albo powstrzymać, ale to jest jakieś zdrowotne coś, nie mam pojęcia co to jest. Cytat dzisiaj ze Starego Testamentu, z Księga Sędziów. Rozdział 1, werset 2. Pan odpowiedział, wystąpi Juda. Oto oddaję tę ziemię w jego ręce. Dobra. Cytat był. Dzisiaj pomyślałem sobie, że niepotrzebnie zarzuciłem tą nową tradycję, to znaczy... czytać książki. nie. Nowa tradycja, czytać książki. Dużo czytać książek, rozwijać się. Także był taki jeden cytat, żeby małą encyklopedię wojskową, wydanie Ministerstwa Obrony Narodowej, wam poczytać i sobie poczytać, bo sam mała encyklopedia wojskowa, dobrze mówię, wydawnictwo Ministra Obrony Narodowej. To był, nie pamiętasz, który 196... Zaraz wam powiem dokładny rok. Już mówiłem, chwaliłem się podczas poprzednich transmisji przy innej serii, ale... przy Europa Barbarorum, ale sam sobie przypomnę z tego, to jest rok. Oczywiście jak znajdę. Tak, 1967. Czyli losuję jeden losowy frazes. jakąś frazes tej książki i będzie czy poczytane. Mam nadzieję, że mi słychać wyraźnie. Że troszkę mikrofon tam bliżej. Mam trochę specyficzny ustawiony ten cały... ojejku. Specyficznie ustawiony głos. Ale jeszcze jest ten efekt. Mój efekt specjalny, ostatnio się chwaliłem. Jeszcze raz się pochwalę. Nie, już nie pochwalę się, bo to nie mam nie tego. Ale to jest Clownfish Voice Changer i można sobie tam wrzucić jednego VST i używać. Oczywiście ja polecam być zgodnym z prawami autorskimi. Dobrze, dzisiaj, na dzisiejszy cytat to będzie Departament Wojskowej Rady Nieustającej. Sobie trochę lepsze światło zrobię, pamiętajcie, żeby szanować swoje oczy i całą resztę swojego ciała, no bo później może wam się jeszcze przydać. To jest dosyć proste, ale jednak czasem nieoczywiste. W Polsce jeden z pięciu departamentów Rady Nieustającej utworzonej w 1795 roku. Składał się z ośmiu członków, znaczy może inaczej, D.W. Składał się z ośmiu członków pod przewodnictwem Hetmana Wielkiego. Miał najwyższą władzę nad wojskiem, ale wnioski jego uchwalała Rada. W 1764-1766 obok Pospolitej istniały komisje wojskowe, koronna i litewska, których funkcje z wyjątkiem skarbowych przejął później DW. Departament Wojskowy, dobra, teraz się połapałem, to znaczy DW, Departament Wojskowy. W ciągu 12 lat istnienia Departamentu Wojskowego przygotowywał kadry dla armii z okresu Sejmu Wielkiego, zreorganizował i przerobił piechotę, jazdę i artylerię oraz wydał nowe regulaminy. W 1788 uchwałą Sejmu Wielkiego na miejsce Departamentu Wojskowego powołana została Komisja Wojskowa Obojga Narodów, wspólna dla Korony i dla Litwy. Musiałbym, to jest mój, jeżeli miałbym się przyznać, to się przyznam.
bez tortur, że to jest mój najsłabszy okres, jeżeli chodzi o historię polską, czyli już po obojga narodów. Dla mnie to już jest taka czarna dziura, raczej pamiętam, że są rozbiory i tak dalej, ale kompletnie nie znam się na funkcjonowaniu, no duży stopień nie znam się na funkcjonowaniu państwa polskiego, no bo to był taki okres, jak jeszcze bardziej się tym interesowałem, dopiero co nabywałem wiedzę. Kojarzy mi się z tym, że no Rosja, Prusy, Austria przejęły władzę, a później Rosja przejęła władzę nad państwem polskim, że niby była na mapie ta Polska, ale była nie do końca suwerenna i ta część historii Polski już przestała mnie interesować i jakoś tak... Może nie do końca, nie wiem do końca wyraźnie powiedzieć, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że ja wiem, że były rozbiory, ja wiem, jak działały ten... germanizacja i tam rusyfikacja i tak dalej, mniej więcej tam były różne książki na ten temat, czytałem, ale nie pytam czy, no coś tam czytałem, nie pytam, były jakieś książki, teraz nie pytam jakie, ale do końca nie znam się na funkcjonowaniu państwa polskiego w tamtych czasach. Ostatnio się tylko to troszkę tak bliżej jeszcze poczytałem na temat państwa kongresowego, czyli państwa królestwa polskiego, ale pod wspólną koroną cara bodajże wtedy Rosji, nie? Także trochę takie. No później były różne powstania i tak dalej, później były jakieś dalsze ograniczenia swobód i tak dalej. To powstanie tego królestwa to też się po części poprzedzające było jakieś wydarzenie, które nazywamy jednym z... Niektórzy nazywają jednym z rozbiorów Polski i tak dalej. Ale ja tego okresu jakoś nie lubiłem, bo strasznie mi to denerwowało, że Polska dostawała tak po łapkach dosyć mocno, nikt się nie miał dobrze postawić, były powstania, które były tłumione. Nie chciało mi się tego po prostu... jako młody człowiek, tak? Przestało mi to interesować, no bo po prostu no jakaś Polska była, no ale tylko to byli tacy chłopcy do bicia. Tylko proszę mi zrozumieć dobrze, to ja to tak rozumiem, jak byłem małym też człowiekiem, tak? Czyli trochę prościej no to patrzałem, nie? Nie było armii, dostawaliśmy kopy, jejku i w ogóle, szkoda czytać, nie? Aż żal czytać. Ale swoje sukcesy państwo polskie miało, tylko że to było bodajże po okresie kiedy Napoleon przyczynił się do tego, że powstało Księstwo Warszawskie. Tam był jeden z naszych wodzów, tylko nie pamiętam teraz który. Zobaczę teraz w internecie, bo w sumie ważny temat. Księstwo... Jeżeli dobrze teraz pamiętam, to Księstwo Warszawskie powstało po rozbiorach Polski pomiędzy Prusy, Rosję i Austrię. Cytuję Wikipedię Polską. Księstwo Warszawskie, związane Unią Personalną z Królestwem Saksonii. Aha, podporządkowane Napoleonowi Bonapartemu. No ale też nasze... Na tym się tak nie znam, także może nie będę wypowiadał, tylko że dużo naszych ludzi walczyło w legionach francuskich. Przed i po i w ogóle. Także raczej bardziej przed, z tego co pamiętam. Mhm. No kurczę, nie wiem teraz tego znaleźć, a mieliśmy fajne takie sukcesy. Kiedy to księstwo powstało, pokonaliśmy... nasi przodkowie pokonali Austrię. A my byliśmy takim małym, no, dosyć nieobszernym państwem. Dosyć nowym wytworem, trochę wiecie... z tyranem przez naszych sąsiadów. Ale mieliśmy wtedy jeden duży sukces nad Austrią. Co bodajże przyczyniło się do tego, że powiększyło się tereny tego księstwa. Tylko nie wiem teraz znaleźć osoby, która za to odpowiedzialna. To jest bardzo znana osoba. Najwyżej będę... Będę musiał to... pisać pod komentarzem na tych... na YouTubach. Nie wiem sobie przypomnieć, ale to jest trochę... No trochę głupie, że zapomniałem. Okej. Z wojny z Austrią jest naszym dowódcą, bo Józef Poniatowski. I tutaj tylko wiem ogólnie, że po prostu nie mieliśmy przewagi, przeciwnik miał zdecydowaną przewagę. Na Wikipedii jest napisane zwycięstwo Polaków, powiększenie terytorium Księstwa Warszawskiego. I jeszcze gdzieś czytałem, że po prostu zawdzięczamy to bardzo dobremu dowodzeniu. Bodajże Austriacy mieli wtedy przewagę liczebną, co jest bardzo możliwe ze względu na to, że my byliśmy nowym państewkiem, księstwem. To były wtedy duże, duże państwa, a na arenie międzynarodowej to byli gracze.
tak, że to było coś niezłego. Że nie ma to tak, że byliśmy tylko do bicia. Uderzyć też potrafiliśmy, nie? Później to właśnie dostaliśmy się pod kontrolę taką... pod pomocną dłoń sąsiadów ze wschodu, z Rosji, z caratu. Tak, no. No i tyle. Dobra, to tyle z historii, jak już tak by naszło. No to chodzimy do gry. Nie chcę jakoś ten jeszcze tak skończyć, nie chcę jakichś takich nacjonalistycznych treści promować, że wiecie, że Rosjanie to wiecznie same zło. Swoje tam jakieś mają... Ja się nie interesuję historią Rosji, ale na pewno mają dużo pozytywnych wpływów na historię, nie tylko jakieś negatywne, międzynarodową. No, jako Polak raczej... Do ludzi nic nie mam, nie? Ludzi nic nie mam. Często mówię o tym, że na przykład w świetle obecnej wojny, no główną odpowiedzialność mają osoby, które są odpowiedzialne za podjęte decyzje, żeby doszło do takiej sytuacji, jakie nie inne. Przymuszanie ludzi do prowadzenia walki, no i też używania propagandy, żeby prać ludziom mózgi. Oczywiście to zupełnie, to tak jakby powiedzieć, że nie wiem, nazistowscy Niemcy nie mieli żadnego, wiecie, odpowiedzialności za to, żeby za czyny Rzeszy, no bo oni tylko byli ofiarami propagandy, nie do końca, ale trzeba wziąć to pod uwagę, że wielu tych ludzi do końca też jest naprawdę na temat tego, co się naprawdę tam dzieje. Bo zostali przyzwyczajeni, tak jak wielu z naszego poprzedniego pokolenia, do oglądania telewizji, tak? Stąd czerpią główną źródło wiedzy, ufają władzy. No i tyle. Czy to jest źle ufać władzy? W pewnym stopniu i tak, i nie, no bo wiecie, no trzeba zachować rozsądek, nie? No bo teraz te władze to tak nie działają jak władza. Do końca tylko działają tak jakby, żeby poszerzać swoją władzę. Raczej no... Dobra, nie chcę mi się kazać, bo to zbyt utopijnie zabrzmiało, a żeby wymówić to, co chciałem powiedzieć, to jest zbyt skomplikowane. Także ja sobie oszczędzę na dzisiaj gadania. Bo ten... Znaczy, w skrócie, co chciałem powiedzieć, że w obecnych czasach często władze, różne partie polityczne nie dążą do tego, żeby sprawować odpowiednią władzę nad... i wykonywać swoje obowiązki, tylko dążą do tego, żeby przyjąć jak większą kontrolę, używać propagandy i różnych nowoczesnych sposobów na to, żeby zmanipulować ludzi do tego, żeby na nich głosowali, żeby zwiększać ich władzę, ich możliwości. Nie są po to, żeby dobrze sprawować swoje obowiązki, tylko po to, żeby poszerzać swoją władzę. Starałem się oszukać system, który został wypracowany przez lata, żeby no, nigdy więcej nie było różnych takich skrajnych ugrupowań władzy, które później doprowadzają do złych rzeczy. Jak mają za dużo władzy, to mogą mieć za dużo. Tak. Zobaczymy, jest wszystko, jest głos, dźwięk. Jeszcze reklamowa. Dobra, wchodzimy. A dobra, sorry, jeszcze raz. Jeszcze może muzyka. No to jesteśmy, tak? Zobaczył, czy wszystko chodzi jak trzeba. Jakby ktoś by ciekaw, co u mnie, no ja się trochę męczę ze swoim tak jak... No to jesteśmy, tak? Dobra, jest dźwięk, jest muzyka. Ja się trochę męczę się ze swoim zdrowiem, ale teraz jest troszkę lepiej. Także nagrywam, po co się poddawać. I elektroniki sobie przygotowałem, tylko że... Nie zalałem ich wodą. Hola. Ja na razie bez niczego, bez treningu, bez jakichś tych takich moich typowych czynności do kościoła. Czegoś nie pamiętam, kiedy byłem. Ostatnio, na pewno nie dziś. Trening, też tam ostatni raz w weekend. A w kościele byłem w sobotę, wieczorem. Od tego czasu jak trochę mnie tak przyszpiliło moje zdrowie, także jestem raczej nie na chodzie. Ale na tyle, żeby... Sorry, bo ja nie lubię, jak ktoś narzeka cały czas, tylko że no jest... Ja po prostu chcę mówić, co jest u mnie. Jak się podzielić przy okazji... taki komentarz sobie przyjąłem, także... się dzielę, no a że nie jest zazwyczaj dobrze, no to cóż. Kłamać nie będę. Zobaczmy, co to...
Dzięki. Spaceball, może kiedyś idzie pocztą. Zobaczmy, przepisz. Na patrol może kogoś wysłać. Czy na patrol co? Tutaj coś takiego muszę bardziej zarobkowego. A, jest takie ograniczenie, co? Żebym jak najlepsze okręty wybierał. Niech będzie to z godzinka, ja w godzinkę mam to inny okręt. Hercules Rage. Berger. Jakiś taki stały, pasywny dochód. Często można tak skoczyć, po prostu kliknąć te statki, bo ten patrol często wyskakuje. Więc można sobie po prostu wejść, kliknąć, wysłać statki, bo jest gry się nawicza. Czasem tak robię przy okazji. Albie drażni się ta muzyka, sorry jeszcze raz. Mam nadzieję, że nie jest za głośno ustawiona. Czekaj, to podkręciłem. Serio? Change the ship in the slots. Serio? No dobra, fajne zadanie, no. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, tak? Dziękuję. No dobra, mogli to jakiegoś Tetrisa dać, ale no też, niech będzie. Okej, to się zdarza. No to też się zdarza. Trzy bitwy wygrać. Dobra, ja myślę, że zacznijmy od takich rzeczy. Moska. Fajne, jak na razie wszystkie stawki, którymi latałem, nie rzeką fajnie się wybawię. Przepraszam, czy było słychać? Mam nadzieję, że nie, bo ten kompresor naprawdę ci nie działa. Ha, dobra, warto było zapytać, czy zielony trójkąt to jest EMC. Czy jak to było, czy ECM? ECM. ECM. To są te interceptory chyba, kiedy wersyjne. A więc co to jest? Szturmów jest blokujący. Dobra, może nie będę używał terminologii angielskiej, bo możliwe, że troszeczkę mieszam. Jeszcze raz się... Przepraszam, jeszcze raz chcę coś się sprawdzić. Czy ta muzyka nie jest dzisiaj za głośno trochę ustawiona? Ale co to stwierdziłem, że jest tak ciężko, by... Nie wiem, jeżeli ktoś na to zwraca uwagę, jeżeli ktoś jest streamerem, czy coś w tej zasadzie. I zależy na tym, żeby content był dobrej jakości, bo to później ta walka z tymi ustawieniami muzycznymi, graficznymi, to jest coś, co zabiera dużo czasu, jest trochę... Ja raczej, przynajmniej ja na to kładę nacisk i później ciężko jest mi wyczuć, jakie ustawienia są dobre. Też muszę przewidzieć, tak, widz będzie to oglądał. To też wiadomo, ciężko zadowolić każdego, no ale znaleźć jakąś taką złoty środek w tym wszystkim. No, ciężko jest to wyczuć, nie? To trzeba... Daj Boże, to dobrze wyczuć, no bo to nie jest łatwe. Na razie zostawię najwyżej tak jak jest, możliwe, że jest trochę za głośno. O, tyle. Przy... Ale chyba nie aż tak w każdym razie. Się później w nagraniach muszę sprawdzać, wiecie, bo to do prób i błędów często. Ej, dobra, chyba tyle. Była sprawa, że ta harpia... Może dzisiaj harpiem się polata. Coś dla odmiany, ale na sam początek... Nie. Coś na rozgrzewkę takiego. O, zadania. Mamy zlecenie najemnika RSF Gryfion Tregosa.
renegaci z tak zwanej Republiki Odrębnych Światów. Festus Mortem. No zobaczmy, wiek 32 lata, organizacja protoimperialna, status legat. Tak po tym, po rzymsku, legat. Zadania, łącznik najemników. Legat to był bodajże ktoś odpowiedzialny za legion rzymski. To był taki wysoko postawiony urzędnik w legionie, z tego co pamiętam. Chyba mógł w niektórych sytuacjach zarządzać legionem, ale też mógł nawet odbyć w wyjątkowych sytuacjach triumf w Rzymie. Coś tam pamiętam, że czytałem. Łącznik najemników, szczególnie delikatne zadania. Okej? Biografia, pochodzi z rodziny wojskowej, rodził się w bazie floty ulokowanej na piątym księżycu gazowego olbrzyma G34 w systemie Arcturus. Rozpoczął służbę jako szeregowy i szybko zrobił wspaniałą karierę. Ukończył wyższą szkołę dowodzenia i dostał stopień oficera w wieku 21 lat. Brał udział? Dygresja taka, jestem ciekaw w sumie. Jak się skończy szkołę dowodzenia oficerską, to nie wiem w jakim wieku to się kończy, ale tam od razu dostaje się stopień oficerski właśnie po szkole wojskowej. Tylko właśnie nie pamiętam dokładnie jakiej szkole, pod jakim profilem, w jakim wieku to się kończy. Brał udział w wielu operacjach wojskowych dla Imperium, również jako jednostka bojowa z zakonu Wardenów. Sprawdził się podczas inwazji. W wyniku decyzji Festusa Mortena ogromna flotyla biomorfów została zniszczona. Został oznaczony imperialnym orderem chwały. Własną prośbę został tymczasowo przeniesiony na pozycję administracyjną. Samokrytyczny, samozdyscyplinowany, wierny służby jak imperatorowi. Śmieszny wydarzenie. Jak lecimy, nie? Tej Moska, jeżeli chodzi o jakieś polowanie, to na pewno myśliwiec. Muzyczka jest genialna. W podpisach, w filmie, na tym, na YouTube będzie można znaleźć ten. Podpisy, skąd biorę muzykę. Oczywiście, że nie zapomnę i ten. Dodam normalnie to w opisy, nie? Dobrze, najemnik RSW. Kanier. Kanier nie ma, nie? Co to jest brak? A chyba ktoś tego najemnika już sobie wziął za cel. To jest piękny ten świat tutaj. Zobaczmy, może mi się uda? Nie uda mi się. Widzicie to? Mi się to bardzo podoba, że... Strasznie mi się to podoba, że ten świat żyje. No nic, będzie trzeba poczekać na jakiegoś innego najemnika RSW, może tutaj wynajdą jakiś inny ser. Ale mimo wszystko, że tak trochę może nie immersywnie, no powiecie, narracyjnie zadanie się teraz pieprzyło. Ciekawe co to jest. Oj. Zobaczmy, czy da się coś z tym zrobić. Tu się cały czas coś dzieje, nie? Możemy mieć jakieś zadanie, ale jakiś inny pirat może nam zestrzelić te zadanie i tak dalej. Mi się to bardzo podoba. Troszkę kredytków. Z jakiś wróg. Jest kolejny najemnik RSW. Dziękuję. To będzie? Dobra, robota, pokazaliśmy tym pasożytom, że nie da się nas złamać. Ale jest za wcześnie na relaks, jest dużo wrogów i za mało przyjaciół wokół nas. Za szybko. Ja szybko w miarę, no teraz chyba szybko przeczytałem, co? Źle czas wymierzony. Zobacz, uratujemy tutaj tego rejs strażnika 17. No bo nie uratuje, no bo widzicie tutaj imperialna straż sobie radzi.
Strasznie mi się, to im się udało zaprojektować dobrze, moim zdaniem, te różne poziomy. Zakłócenie radaru, okej. Dobra, ale jeszcze, szczerze mówiąc, nie mam... A przecież, bierze steroidem. Stacja piratów. Zobaczmy. Mam z tym szansę w ogóle, zobaczmy. Na czerwono coś tam, ale nie wiem, co to może znaczyć. Luzik. Jakieś takie ten, nagrody, coś z tych rzeczy. Trochę poczytałem, raczej poglądałem na tym, na stronie Star Conflict, można znaleźć Prestiż, okej, okay, czyli jakieś osiągnięcie wpadło. Demontaż, zniszcz, okej. Okay. Ten prestiż jest bodajże o tyle ważny, że od tego prestiżu zwiększa się nasz poziom naszej postaci, jeżeli dobrze kojarzę. Czy to może być przydatne? Przydałoby się też popatrzeć poważnie, jeżeli chodzi o ten prestiż. Jeżeli od tego by zależał poziom postaci, no to wypadałoby też robić te różne osiągnięcia. Zobaczcie, jakie są osiągnięcia dostępne. Żeby levelować, nie? Ojejku, jestem w stanie namierzyć mojego. No tak, no bo PvP ma wyłączone, okej. Okay. To już nie. A, poza zasięgiem. Było. Nie, powrót do hangaru. Dobra, ale zadanie wpadło. Ej, to jest inna jeszcze rzecz. Z tego co widzę, to wychodzi na to, że jeżeli nie zestrzelą, to nie dostanę swojego łupu, który zdobyłem podczas latania, czyli trzeba chyba uważać, jak się lata. Przecież troferów nie znaleźłem. Nie jestem tego co pewien, ale chciałbym zrozumieć, jak to działa. Czy to nie jest przypadkiem tak, że jak coś znajdę, ktoś mnie zestrzeli, no to, bo oglądałem film na temat tej gry na właśnie stronie Star Conflict na YouTube, że jeżeli ktoś lecę z jakimiś przedmiotami i ktoś mnie zestrzeli, to jest w stanie zabrać to, co jest na moim pokładzie. Także jest taki motyw, żeby być też takim piratem, że na piratów poluje też te właśnie policja i ci różni strażnicy w kosmosie i też inni gracze mogą za ciebie zapolować. Tylko, że bodajże, jeżeli ktoś jest piratem, kogoś zestrzeli, to dostaje status przestępcy, ale jeżeli zaczniemy go atakować, to on może w samoobronie nas zniszczyć i nic mu się za to nie stanie. Chyba. Jestem do końca jeszcze pewien, jak to działa, tylko tak mniej więcej coś kojarzę. Zobaczmy, jakie jest zadanie tutaj. Skakać tutaj nie będę. Black Mark B. Kregos. Jeszcze inne zadania, dobra. Tylko jeszcze jedna rzecz, ja kompletnie nie doceniłem tych bandytów tutaj, myślałem, że sobie zdążę zrobić tam asteroidy i do nich postrzelać, dlatego tak właśnie na spokojnie tego podszedłem. Jestem nowy, jeszcze nie mam wyczucia. Stare kopalnie. Ponownie, nie, Erik Holst. Erik Holst, 47 lat, organizacja Flota Imperialna, status Centurion. No rzeczywiście, takie te Centurion, czyli takie rzymskie rangi. Fajne w sumie. Organizacje i wsparcie operacyjne dla prywatnych i publicznych kontraktów. W sumie tak z takich ciekawostek, na przykład na temat... że było nie, dlaczego przychodzi mi to do głowy, to się z wami podzielę. Swojego czasu Rosja przejęła tak jakby tradycję, znaczy uznali się za kontynuację Imperium Rzymskiego po upadku Cesarstwa Rzymskiego Zachodniego, później było Wschodnie Bizantyjskie. I oni przyjęli tak jakby pieczę nad kościołem tamtejszym i uznali się za kontynuację Imperium Rzymskiego. Dosyć to ich się przyjęło na ich ziemiach, tak?
tyle powiem, zadania organizacji i wsparcie operacyjne. Kto jakie ma zdanie na ten temat, proszę mieć własne zdanie. Ja też mam swoje zdanie, ale nic. Nie chcę mi się tego obywać. Wymawiać. Zaczynasz tak arogancko, znaczy no powiem, ale gdzie tam do Rzymu, do Rosji, błagam. Ale przyjęli taką tradycję, znaczy za kontynuatorów, takie trzecie imperium, czego oni tam nazywają. Raczej według mnie trochę przesadzona taka sprawa. Dobrze, biografia. Urodzony w rodzinie wysoko rangowych oficerów, spędził dzieciństwo wśród arystokracji, dołączył do armii w wieku 17 lat, zrobił wspaniałą karierę w ciągu 5 lat. Był oznaczony wieloma medalami. W wieku 25 lat był dekorowany osobistą nagrodą od imperatora. Wizyta w imperialnej rezydencji, obietnica gigantycznych perspektyw kariery wywarła niezapomniane wrażenie na Holsztyn. Jednak udział jego ojca w spisku antyrządowym stawił okropne znamie na jego karierze. Ojciec Erika został skazany i stracony, jego rodzina wygnana i cała jej własność skonfiskowana. Holst dostał degradację do rangi centuriona i przydzielony do opuszczonych bocznych sektorów. Wykazał się jako dobry dowódca i zorganizował silne jednostki oporu przeciwko inwazji krystalidów. Jednak zamiast promocji Holst został przeniesiony do pracy w biurze. Strasznie tak po rzymsku to brzmi, serio, te różne zmiany, przewroty, te takie przewroty w urzędach, w państwach i tak dalej. Przypomina mi to historię Rzymu nieco. Czy kto to jest? Holst. Inżynier starej kopalni, znajdź 6 jednostek rudy niklowej, niezidentyfikowanych minerałach w strefie stacji śledzenia. Inżynierowie opracowali nowe paliwo, które może bardzo zwiększyć efektywność lotów dalekiego zasięgu. Naukowcy potrzebują kilka kawałków rudy, klucz do testów. Musisz znaleźć rudy i dostarczyć je do stacji. Jest tu kilka stryt bogatych w nikiel. Zbierz kilka sztuk rudy. Okej, dobra. Oczywiście, żebyście mnie źle nie zrozumieli na temat mojego stanowiska, na temat... na temat Rosji. Za daleki od takich nacjonalistycznych... nie mam wyboru. Postaw, żeby kogoś nienawidzić za to. Wszystko mi się zacięło. Co to była to destrukcja, czy co? Kiedyś się z tym spotkałem. Dobra, zapoluję ten transport przy okazji, chyba jego obstawa została zniszczona, jest jakoś wrogo nastawiony. Znaczy się go spacyfikuje najwyżej. Przepytam i ludzi, tak? Jakoś napiętnować ze względu na ich pochodzenie, na historię ich kraju i tak dalej, tak? Nie jest wbrew pozorom za mądra, coś mi tutaj przycina. Ale szczerze mówiąc, po prostu, jeżeli to jest taka dziwna sprawa, ale jeśli chodzi o... chyba, ładnie to ładnie działa ta druga, to się to przepuszcza, tak jakby strzały, nawet rakiety, które są w niego wymierzone. Pozorny statek. Dobra, się trochę wkręciłem, już będzie.
wiem, co się dzieje. Wcześniej tego nie było. Dobra, skupię się na zadaniu, widzę, że nic ciekawego nie dzieje. Właśnie staram się robić przy okazji jakieś różne tam oznaczenia zdobywać, tylko nie wiem dokładnie tutaj co wszystko na razie sobie. Wszystko co nie zrobię, dostaję jakieś oznaczenia. Przepraszam. Czy póki co sobie biorę te różne. Biorę i robię co mogę, nie? Co jest kurna? Czemu mi się to zacina? Jesteśmy raczej historycznie zabarwieni, mamy negatywne, nie? Dużo nas dzieli, jeżeli chodzi o historię. Ale to też ja się rozróżniam między takimi relacjami, tradycją historyczną, a tym, co jest na co dzień, między żywymi ludźmi, tak? No, co jest? Aha, to jest ten pirat, no. Pirat mnie zestrzelił na strzała. Wybany, Ark Francjo. To jest taki prosty przykład, nie? Tak jakby lubić wszystkich Francuzów, dlatego że Bonaparte nam pomógł założyć Księstwo Warszawskie, teraz jakiś Francuz mnie bez powodu zestrzeli, że jakiś inny Rosjanin, nie wiem, mógłby mi pomóc na przykład w innej sytuacji. To jest takie coś, że historyczny podział i życie. To są dwie różne sprawy, o to mi chodzi, tak w skrócie. Historia historią, a bieżący moment bieżącym momentem. Musi mieć różną przeszłość, różną historię, różne poglądy, a czasem może nas na przykład połączy zwykła codzienność, tak zwany przypadek, i tak dalej. Często spotykam się z tym, że ludzie mają takie ograniczone spojrzenie na świat, że jeżeli ktoś jest historycznie, na przykład go lubimy, bo mamy podobne, coś tam historycznie się okazało, że mieliśmy dużo wspólnego, a się okazuje, później życie weryfikuje, że ten ktoś jest na przykład do nas kiepski, tak? A się okazuje, że historycznie największy wróg, z którym nas niewiele łączy, jeżeli chodzi o historię, to człowiek z tego, tej narodowości może być naszym najlepszym przyjacielem. Bez to rozróżnienie. Po prostu, najprościej jak umiem. Komplikując. Dobra. Stacja śledząca. Człowiek honoru nie ma, jakieś takie małe pchełki tu, czy napada. Co z tego przyjdzie? Stacja śledząca, tak? Dobra, wracamy. Ja się po prostu za bardzo zadomowiłem w tym kosmosie, bo teraz mam takie przyzwyczajenie, że wszystko co robię mi wychodzi, a teraz zaczyna się taki już taki survival level wyżej, bym powiedział. Nawet się napiję kawy, żeby trochę poprawić może reakcję. Czyli dwie sprawy. Korporacja może się przydać, a druga sprawa, że teraz może się bardziej skupić na zadaniach, które mam do zrobienia. Latując w kosmos, bo widzę, że są zagrożenia, są inni gracze, którzy mogą nam też zagrozić, piraci, czy różni. Także dobra, skupiłbym się na zadaniu, jakie mam do zrobienia. Ale już oni są pod ręką, to się nie da powstrzymać. Kurna, gdzie on jest?
nam przyleciało. Jeszcze nie mam poczucia. Co jest? Jaki jest trafek strażniczy? Co się dzieje w ogóle? Masakra. Jaka wolna Amerykanka, nie mogę. Tutaj ludzie latają, zadania robią, to jest, kurczę, pekerzy latają, tutaj jakieś piraci, tutaj jest straż. To jest walka o surowce, bo kto pierwszy to zbierze, to ten sobie to zbierze, już będzie miał z głowy, będzie mógł się przemieścić, nie? To trzeba się trochę ten, spiąć tutaj. No. Trzeba się spiąć, bo im szybciej zbiorę, to tym bardziej będę miał śluzy i będę mógł się rozglądać dookoła. Żeby znowu jakiś pirat tutaj nie ten zdjął. Okay. Regeneracja kadłuba. Dziękuję, przyda się. Sakra. Fajne, podoba mi się. Trzeba umieć latać, żeby tutaj przetrwać. Jak sawany, no. Transport. Dobra, wyjątkowo sobie... Chociaż... Czekajcie, zostanę tutaj, tylko zapoluję na nim. Nie, jeden jeszcze muszę zebrać, tak? Ładunek. Skurcz, sprawa jest bardziej skomplikowana niż mi się wydawało na początku. Co myślałem, że po prostu można sobie wziąć... Zobaczymy tylko, czy mi się to opłacało. Dziękuję, najemniku, przez jakiś czas nasze fabryki będą miały wymagane surowce. Ale to oczywiście nie wystarczy. 25 tysięcy. Takie grosze bym powiedział. Ciekawe, gdzie jest ten bandyta, który mnie zestrzelił. Pewnie się przemieszcza, nie? Żeby też było go ciężko wykryć. Ale coś mówię, tylko nie pamiętam, nie wiem, czy teraz... O co mi dokładnie chodziło? Na pewno chodziło mi to, że ten... Że przydałoby się mieć jakąś korporację być może, żeby się osłaniać i tak dalej, razem gdzieś na jakichś terytoriach polować, żeby się nie bać jakichś piratów i tak dalej. Tego też, co się dowiedziałem, jak masz drużynę, to można wspólnie zadania wykonywać, niezależnie od tego, kto na przykład zastrzeli jakiś statek, czy coś na tej zasadzie. O! To zaliczę zadanie, czyli można sobie gdzieś tam z kolegą polatać i razem robić podobne zadania na przykład, nie? Niebezpieczny, jakiegoś zarobku nie ma, nie wiadomo jak czego. Nie, dobra, wbrew pozorom ci złomiarze nie są słabi, to nie są coś tam kitowcy. Dobry damage mają. Trzeba uważać. O, na przykład ktoś do mnie strzela, tak?
specjalnie to jest lurowane, bo ktoś się zastanawia, co ja robię. To kiepsko. Zobaczmy, czy jestem w stanie to przeżyć. Poziom rangi i statku. To jest latam tym moim tajmoskiem. Jak właśnie 9000. To są fajne takie. No to jest chyba ten, którego widziałem przed chwilą właśnie. Mówię, że 15 poziom ma, nie? Teraz ty poziom poluje na jakieś takie pchełki, co mu z tego przyjdzie? Jestem ciekaw. Okej, ale dostałem rangę, podskoczyło do góry. No proszę mi tutaj nie spamować, hej, wyjazd. Poziom 5 osiągnięty, no w końcu. Lot przerwany, został zniszczony przez pilota Destroyer 1, 2, 3, 4. Czechy. Szkoda, że nie ma statystyk pilota, który nas zdjął, wiesz, że możemy sobie później zobaczyć, ale widziałem, że jeżeli dobrze teraz się przyjrzałem i pomieszałem teraz, no to on miał... Jejku, 15 poziom, 10 poziomów więcej ode mnie. Czekajcie, Deimos, piąty. No piąty, on tam 15 lata i strzela do jakichś takich pchełek małych. Jestem ciekaw, jaki oni mają interes w tym. Zadania były zrobione, te takie daily. Właśnie to są takie zadania daily, które się pojawiają raz na jakiś czas. I tutaj dostajemy w tym ekraniku, że można sobie sprawdzić co i jak. Coś mi się otwarło? Stocznia Blackwood mi się otwarła. Pay to win. Okej. Stacja śledząca. No będzie trzeba zapamiętać, że ta stacja śledząca jest trochę takim niebezpiecznym terenem. Tryb PvE aktywny. Właśnie. Tryb PvE, aktywny właściciel Sagittarian. Ciekawe, czy Polacy są już tutaj. Sagittarian. Okej. Okay. Co prawda w oparciu o parę pierwszych sektorów nie wybierałbym pewnie korporacji, no bo tutaj... Nie wiem, czy, jestem ciekaw, czy później w tych korporacjach gracze z większym poziomem też latają, że ma jakiś interes w tym. Jak widać mają, no bo ktoś 15 poziomem biega i poluje na 5-poziomowe statki. No może to są takie trolle, że tak powiem. No bo inni tam ludzie pozbawieni honorów, którzy polują na statki, które są 10... Początkujące gracze, które są 10 poziomów słabsze od nich po to, żeby, nie wiem co... sobie poprawić samopoczucie, no dobra. Samoocenę. Niektórzy mają nisko ten, nisko ten... Poprzeczkę zarzuconą, jak widać. Dobra. Plan taki, że zrobi się pierwsze zadanie, jakie są tutaj do zrobienia. Znaczy ten podwójne premie. Za potyczkę, arenę i losową mapę.
Zastanawiam się, czy będę leciał na tej bosie, czy może będę już próbował przeskoczyć na nowy statek. Bo no tutaj ze względu na to, że on jest do końca zrobiony, to 5% więcej wolnego doświadczenia gromadzi 2 razy więcej doświadczenia. Ale nie rozumiem, no bo jak? Czyli chyba wydaje mi się, że każde zdobyte na nim doświadczenie idzie w pulę ogólną i dodatkowo jeszcze 5% więcej tego jest, wolnego doświadczenia. No bo jak inaczej? Wtedy, bo on już jest w pełni rozwinięty, nie? Jakby to miało inaczej działać, że doświadczenie przepada, 5% z niego przechodzi do wolnego? Przydałoby się to sprawdzić, moim zdaniem. A później Deimos drugi. Czy te szturmowce podobają? Uderzeniowe, nie? Przepraszam. Aha, jeszcze ten. Myśliwiec, szturmowiec. Okej, okay. Zauważyłem kolejną różnicę. Trójkąciki to są myśliwce, czworoboki to są szturmowcy. Kwadraty, legata dalekosiężna, my taki przeno, dwa takie obok siebie prostokąty. Strażnicza, fregata strażnicza. Przy okazji sobie utrwalam kwadrat taki z typowym takim znaczkiem medyka. Fregata inżynieryjna. W zasadzie jestem ciekaw, skąd się wziął ten czerwony krzyż w tych służbach medycznych. Prawdopodobnie z tego, że może, ale tak myślę, może z średniowiecza, kiedy tam głównie jakimś opatrywanie brannych i tak dalej zajmowali się coś zakonnicy i tak dalej z pomocą takim chorym i potrzebującym, nie? Niszczyciel, klasa wsparcia ognia. Okej, okay, ale głównie to myśliwce i szturmowcy, jest rozróżnienie na te dwa różne, na te dwie klasy okrętów. Że mi na razie szturmowcami uderzeniowymi się dobrze lata. Gunship, to się podaje się nazywa. Dowodzenia. Blokujący, bloker? Być może. To jest ten, który przechwytuje myśliwce, które atakują naszą flotę, czyli te trzy pierwsze klasy. Znaczy, tak jest napisane o jego zadaniu, nie? Później jak to wykorzysta, to już jego sprawa pewnie, nie? Deimos. Chyba nie ma co, przeskakujemy na następny poziom. Tylko... lecimy dalej, nie? No spoko, proszę. Powiększać, nie ma sprawy. Zobaczmy, Deimos drugi. Oj, coś nowego. Wioska S. Broń termiczną. Uuu, i znowu ten. Przepraszam, na razie mi się nie chce go ustawiać. Polecę sobie na bitwę, tak zobaczyć, czy to doświadczenie wolne, jak ono działa. 5184. Zapiszę sobie nawet gdzieś, żeby zrozumieć, o co chodzi. Tam jest 5% doświadczenia, idzie do wolnego doświadczenia, ale co to znaczy? Chcę zrozumieć. Zobaczmy, potyczkę na S i się poleci, albo czekaj, odwołaj. Tak. Arena PvP. Potyczkę na boty zostawię sobie na nowy okręt. Ojejku. Nie ma lekko. Trzeba będę musiał się przedstawić na nowy styl jakoś latania, tak jakby. Brać pod uwagę to, że ktoś inny może mnie upolować. Ja też nie używam tego trybu P ochrony dla nowych graczy. Denerwuje mnie ta pasywa. Nie chcę mieć tego tutaj, także wyłączyłem tryb pacyfistyczny, lata normalnie. Po prostu nie atakuję innych graczy i tyle, ale i nie atakuję. A, elektrolity mam tutaj.
postać, bo jest oblatany, ogarnia. Mamy... Co, że to jest ogólnie chodzi o to, że po środku mapy jest gdzieś... Jest gdzieś rakieta, znaczy bomba. To mamy przejąć. Widzę tej bomby znowu. Kurna, jak mnie to denerwuje. Nie ma jej tutaj, ej. Nie, jest, dobra, widzę czerwona bomba tutaj. Rozumiem, że nie mieli to minę, ale jak ja tam leciałem na środek mapy, to nie widziałem żadnej miny. A powinna być chyba nasza oznaczona i powinniśmy mieć dostęp do nich tak samo jak oni do nas. Do naszej miny. Zupełnie tego nie widziałem nigdzie. Okej, jest teraz szara. Idziemy, przeciwnik ją przejął, no. Aha, to, dobra, widzę. Fajnie, gdzie jest nasza mina, kurno? Gdzie ją ktoś? To jest, kurna, to jest tak nieprzejrzyste, że to jest chore. Gdzie jest nasza mina? Nie widzę, no kurna, nie widzę. Nie tu. Nie tu, dobra, lecę walczyć. Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, widzę. Mamy zdobycie, to nie jest wcale taka łatwa sprawa. Jeżeli skończy się czas i nikt nie zdobędzie żadnej... nic nie zniszczy, to będzie się liczyło, kto ile kili zdobył, nie? Ale kile są chyba po ich stronie, a my straciliśmy jedną bazę. Sasy. Aha, dobrze robię, bo tak chodzi o to, żeby kontrolować
centrum, gdzie bomby powstają właśnie. Control minds everything. Zrobili tak, jak to się robi. Przyjęli centrum, ustawili te fregaty duże, ustawili fregatę inżynieryjną, ustawili duże fregaty z damage'em i kontrolowali mapę, tak jak to się powinno robić. No i tyle. Dobrze, jakoś mi tam przynajmniej poszło, nie, ale... Strasznie trudny jest ten tryb tak naprawdę, bo trzeba spędzić chwilę przy tej minie, żeby przejąć ją kontrolę, czyli na zasadzie, moim zdaniem, nie wystarcza tylko podlecieć do miny na środku mapy i odczekać chwilę ją zdobyć, tylko trzeba przejąć kontrolę nad mapą, żeby mieć możliwość w ogóle zatrzymać, zwolnić troszeczkę przy tej minie. Tam jest potrzebna chwila, żeby załadować przejęcie tej miny. Także muszą być tego warunki, no bo jak jest się pod ostrzałem, to nie ma to za bardzo szans, czyli jest potrzebny ogarnięty team, który no, ogarnia zwyczajnie, no bo samemu to nie da się tego wygrać, no bo nie da się samemu zatrzymać w jednym miejscu i przyjąć, znaczy zatrzymać w cudzysłowie, bo tam trzeba, nie trzeba się do końca zatrzymać w miejscu, stać w miejscu, żeby przyjąć minę, ale trzeba latać blisko tej miny, żeby przyjąć na nią, żeby ją przyjąć do siebie, nie? Później ona jeszcze spowalnia gracza, który ma jakieś chyba 20%, także to strasznie trudny tryb, jeżeli chodzi o solo, czyli trzeba mieć dobrego gracza, który... dobry graczy w teamie, żeby tam... czyli to już zależy better team wins, no i tyle. Ja nie ma za bardzo miejsca na solowy gracz do hangaru. Wolne doświadczenie. Wpadło te 900, nie? W zasadzie doświadczenie statku Deimos 18. Kilka, jak się liczyło? Nie pamiętam teraz, kiedyś może zdawał maturę. Jeszcze raz, to jak się liczyło procent z tego, ile to jest 80? Przepraszam. Pamiętam, jak się liczyło procent z czegoś. 8 poziom doświadczenia, także już jest w pełni rozwinięty. Czyli latanie w nim w zasadzie trochę się nie opłaca, może troszeczkę, żeby pozbierać wolne doświadczenie, ale lepiej w tym celu sobie wziąć statek premium zwyczajnie, nie? Właśnie ten King Dwerg. Dwerg, tak? King Dwerg, który ma o wiele więcej doświadczenia, czy to jest coś napisane.
czyli 50% kredytów, więcej wolnego doświadczenia i dwa razy więcej doświadczenia. Jeżeli by chciał sobie pofarmić wolne doświadczenie, to bardziej na te dwergów by się pacało latać, no bo te statki za dużo zżerają, tak jakby na nic, nie? I to może gdzieś tam później w statystykach się odkłada co najwyżej, że ten statek zdobył tyle doświadczenia i tyle. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Atlas, nie? Famous. Okej. Co on jest w zasadzie widoczny? Jestem ciekaw, mam takie zastanowienie, czy... czat głosowy. W zasadzie bym włączył, ale gdyby dało się go włączyć tylko na przycisk, żeby nie był cały czas słyszalny. Ale nie widzę takiej opcji, żeby dało się gdzieś nacisnąć coś, żeby mówić, także to nie za bardzo, bo komentuję. Wolny czat, palce. No tak, a czemu nie? Albo nie ogólnie. Ogólnie to chyba z całego świata. Wiecie, czegoś mi brakuje troszeczkę zmiany tak jakby interfejsu, bo ja widziałem, że niektórych nagraniach na YouTube czy gdzieś te interfejsy u niektórych, nawet na oficjalnym kanale Star Conflict wyglądają zupełnie inaczej, są bardziej przejrzyste moim zdaniem. Na przykład te drzewko jest w prawą stronę, a nie w lewą stronę, jest bardziej przejrzyste moim zdaniem, ale to chyba jest po prostu kwestia tego, że unowocześnienia jakieś takie wprowadzili. Tak, nowe nie znaczy lepsze, nie? Kurka, chwilka. Muszę zdjąć te słuchawki, wziąć oddech świeży. Świeżego powietrza. Troszkę wyprostować przede wszystkim. Już mi kręgosłup powiem garbienia się. Załoga. Okej, po kolei załoga, następny poziom. Ciemno to biorę. Wolę, żeby więcej moich pocisków docierało do celu, tam gdzie celuję, żeby było ciężej to uniknąć. Większa skuteczność strzału i większa jego efektywność moim zdaniem. Z tego, że będę strzelał mocniej i będę trafiać tymi pociskami, także moim zdaniem lepiej dostarczyć te pociski do przeciwnika, nawet z mniejszymi obrażeniami, ale im więcej pocisków, no wiecie. Dwa pociski, które zadają 3000 obrażeń, zadadzą więcej niż jeden pocisk, który zadaje 3500. O to mi chodzi, w skrócie. Jakaś TS, T-Lead, wyprodukować? Mogę. Nosek. Dalej nie mogę, aha, bo mam 5 level. To trzeba, chwilkę, trzeba ustalić jakąś politykę. Są te osiągnięcia. Za to się dostaje te punkty, tak? A te punkty... No właśnie, zmniejszanie poziomów statków, ulepszanie sprzętu, zdobywanie osiągnięć. Okej. Okay. Nie ma co się tak, wiecie, szamotać moim zdaniem, na lewo i prawo, tylko trzeba będzie to jakoś obrać, jakąś taktykę.
fajnie, podoba mi się, jest walka, walka o przetrwanie w ogóle. Nie ma tak lekko, to jest zupełnie. Czym jest dosyć taki jednak wysoki. Ale czy, wiecie co, ja zobaczę sobie najwyżej coś takiego. Polecę na tej broni zobaczyć, czy ona strzela, jak to działa, czy mi się to podoba. Jest zadanie. Jakieś zadanie jest do zrobienia. Polecę jeszcze tym, co ogarniam. Będę się powoli przerzucać na tego Deimosa drugiego. Co? I zobaczymy, czy te fregatki dzisiaj zdążę porobić, nie wiem. Ale czy to byś nauczył też latać czymś innym? Zbierz bombę. Coś tu widziałem. Z tego to coś tak oglądałem filmik. Z tego co oglądałem filmik też na... Co się stało? Na YouTubach niektórzy polują na te krystalidy, z tego co zrozumiałem, żeby zdobyć jakieś różne przedmioty. Że da się w każdym razie coś tam zdobyć z nich. No zobaczymy, może mi się uda coś tam. Jestem na miejscu, nie? Zbierz bombę. No bombowo, ale nic nie widzę. Ale coś innego mnie zastanawia. Trasa tranzytowa. Poziom trudności średni. Ale jak na razie wydaje mi się, że tutaj będzie o wiele bezpieczniej niż tam dalej. Jest jakaś bombka? A dłużej tutaj jest. Może inaczej, będziesz trzeba bardziej rozważnie wybierać miejsce, do których będę latać i tyle. Kurde, co on Miki robi? Asteroidka.
cały czas nigdzie, ale to nigdzie nie widzę tej miny. Zbierz bombę, tak? Ale nie ma tego złego, to się pouczy kopać. Nie przesadzajcie. Może zbierz ludę. Przepraszam, przeczytam. Ja nie wiem, czy ja to czytałem w ogóle. To jest bodajże ta Lohen, tak? Lohen. Wcześniej ładunek był transportowany z kopalni do stacji przetwarzającej przez lokację trasa tranzytowa. Wojna z opcjami zniszczyła większość tych stacji. Trochę ryzykownie większość tej stacji i ruch w tej strefie ustał. Ocalenie z przeklętej floty planują wysłać duży konwój przez tą strefę. Nasi piloci noszą, że bramy w tej strefie są zaminowane. Nie mają wolnych pilotów poza tobą. Potrzebują twojej pomocy. Kopalni i rydowa kopalnia morza to trasa tranzytowa przez lokację trasa tranzytowa. Skoro tutaj są jakieś irydowe kopalnie, to można to chodzić, tak? Mamy, że bramy w tej strefie są zaminowane. Przekonajmy się. Z tego co kojarzę, to mina nie jest. Czy taki ten. A coś widzę. Jest, dobra, warp bomba. Okej, bombowo widzę to. 15 km przed nami. Tylko co zauważyłem, to wycofali z gry coś takiego jak paliwo. Szkoda moim zdaniem. Moim zdaniem mogło być coś takiego, być jakieś takie stacje z paliwem gdzieś po drodze. W cudzysłowie albo dosłownie. Kurczę, jak Chicken Invasion, nie? Ale ten... Mogłaby być taka ten... Takie coś jak paliwo tutaj po prawej na dole, nie? Tam jest teraz ładownie. Widziałem taki znaczek właśnie... Te zadania są proste, ale dodają klimatu. Niektóre przynajmniej.
Okej, tym razem mieliśmy szczęście. Teraz możesz wzmocnić patrole i sprawdzić wszystkie bramy. Nikt nie może czuć się bezpiecznie w tej chwili. Okej? Czy oni mogą? 1, 3, 2 tysiące. 132 tysiące. Dobra, w takim razie jakieś cargo mamy? Mamy. Widzicie? 10 poziom, nie? Ale też poluje tutaj na asteroidy, czyli to się tak przeplata ze sobą. Jest walka o zasoby w każdym razie, stwierdzam, nie? Dobra, muszę zmywać. W takim razie udało się coś tutaj zarobić. Zwijamy. Okej, teraz już kredyty wpadły, normalnie wszystko się zgadza, łup jest. Trzeba dobrze dobierać te miejsca, w których się lata, albo ewentualnie brać poziom zagrożenia pod uwagę. Ale tam 15 poziomy latał. A to jest z drugiej sprawy, ja tak mówię, że tak nisko poprzeczkę sobie stawiałem, że polują na jakieś 5-poziomowe statki, a z drugiej strony też jest walka, jak na sawannie, walka o przetrwanie, jeżeli ktoś będzie... Jakieś takie pchełki będą latały i zawierały surowce, to im zabraknie, także wykorzystują tą swoją siłę, żeby innych odstraszyć. Rozumiem, taka rywalizacja. Jak to jest pokazane w tym? Tak. Czasem w walce można znaleźć najemnika, który jest zawsze świetny do walki ramię w ramię bez względu na wynik bitwy. Albo godny przeciwnik, nawet wśród najbardziej bezwzględnych najemników we wszechświecie można znaleźć godnych przeciwników, z którymi nie wstyd jest przegrać. Okej. Okay. Czyli tak to wygląda. Okej, okay, tuning. Doświadczenie wpadł. Dobra. Zadania wykonane, nic tutaj nie widzę. Na razie przelot testowy. Jakiś taki spokojny. Spokojny Berenice. Zobaczmy, jak to działa w ogóle, co to jest. Wow. Jaki rozrzut. No, zobaczmy, jak to działa, tylko jeszcze ustawienia klawiszy. Jest to przydatne, także gdzieś sobie to ustawię, no bo jednak to się przydaje, że muszę zobaczyć, co tutaj to są za umiejętności. Dobrze, no zacznijmy od początku. Śmiesznie brzmi, ale dobra. Dobrze, nie wydaje się być głupie nawet. Kinetycznym ignorantem, czy tylko przy kinetykach będę latać? Fajny feature. Jakby cię strzelić gdzieś tutaj. Można samemu strzelić? Jak najbardziej. Jaki to ma zasięg? Zasięg ognia 2 km, rozrzut, pełne przegrzanie, chłodzenie. W zasadzie aż tak szybko się nie przegrzewa, moim zdaniem. W
wydaje mi się, że te pociski są szybkie. Znaczy ta wiązka. Szybkostrzelność, zasięg, rzut. Nawet chyba nie jest podana szybkość, bo to są takie... Od razu dociera do celu, tak jakby. Tak jakby, no. Zasięg ognia. No słodkie, fajne. Strzela w każdym razie. Zadaje obrażenia. O, energię są zużyła. A dobra, to jest też nowy statek. Należałoby zwrócić uwagę na to, że energia może się zużyć na nowym statku, bo jeszcze nie ma tylko wymaksowanego. W sensie tej energii... No nie jest aż tak mało. Dobra, kolejna umiejętność. Repulsor 8. Zasięg działania 5 km. Czas działania 6 sekund. Zużycie energii 250. Dosyć dużo. Ładowanie 35 sekund. A nie aż tak dużo. Co to robi tak naprawdę? Mogę się powstrzymać. To ma chyba takie jakby autonaprowadzanie jakoby. Ej, to jest grube, to nie jest słabe. Mam wrażenie, że jak to się załaduje w tym celowniku, to tak jakby naprowadzę na cel. Że nie trzeba aż tak się martwić o cel, no, to nie jest głupie. No, warto by było to rozważyć. Rozpędza się, co by się statek przemieszczał. Okej. Okay. Widzę, że troszkę wolniej jeszcze teraz, jeszcze nie jest ulepszone. Tutaj. Znaczy, zobaczmy, rozpędźmy go tak na maksa. No, jest wolniejszy niż ten ulepszony Deimos na maksa, to na pewno. Wszyscy wrogowie, którzy namierzą statek jako cel, otrzymają damage, obrażenia termiczne na sekundę. Moduł także zwiększa... Którzy namierzą statek jako cel, otrzymają obrażenia. Może mają do obrażeń coś? Do obrażeń termicznych na sekundę. Moduł także zwiększa odporność na obrażenia. Przepraszam. O, to jest chyba nowy na ten nowy nabytek na playliście. Moduł także zwiększa odporność na obrażenia. Fajne w zasadzie. Znaczy ta końcówka, ale nie rozumiem, co znaczy pierwsza część. Szkoda, że nie jest to dopracowana. Stare dobre leczenie. Nie da się przestawiać podczas lotu. Długo. Startowanie bojowe przerywa wszystkie negatywne efekty i blokuje wprowadzenie nowych. Statek jest niezniszczalny. To jest coś, co już znam. Przeciążenie silnika w ciągu 10,8 sekund zwiększa maksymalną prędkość statku o 65%. Użycie broni rakiet wyłącza moduł. Wolę chyba tamten silnik Deimosa, który miałem wcześniej. Bo wszystko. Przecież na dłuższą metę można o wiele dalej na tym uciec, nie? Ale jest to takie bardziej do przylecenia do przeciwnika albo odlecenia. Ale podczas walki trzeba by było się hamować, żeby nie zacząć strzelać środkiem. Czyli tak na wyczucie trochę? Chociaż.
nie pasuje mi to, nie chcę aż tak się wczuwać, znaczy nie chcę mieć takiego ten... Mi się to nie podoba. Chciałbym... To jest do wyuczenia, żeby jakby wyczuć, żeby... Jak to używam też, żeby nie strzelać, tylko przez zmienić styl gry, ale mi się to nie podoba. Że wracamy do hangaru. Co to broń jest ciekawa w każdym razie. Nie czy będę się przerzucać? Jest na pewno... nie jest, nie? Żeby było wyraźnie, nie jest OP. Dlatego, że chyba tylko pierwszy strzał, jak się naładuje w tym okienku, to jest taki namierzony, a później to okienko się zmniejsza, także już następne nie są aż tak dokładnie namierzane. Czy aż mnie to tak nie jara? Ach. Wiecie, co by się przydało sprawdzić? Działko Gaussa. Jak to działa tak naprawdę? Żebym przeskoczył na Deimoska i może coś tutaj jeszcze, jakiś tańszy wariant, 18 000. 18 000, dobra, wezmę, spróbuję, jak to działa. Dobra, na spokojnie, takie testy będą na razie. Ja też jestem trochę styrany tak zdrowotnie, tak żeby się przyda coś spokojniejszego na razie. Na pewno teraz widzę zasadność tego, mam nadzieję, że mikrofon dobrze zgarnia. Zobaczę, czy mogę sobie tak się trochę rozłożyć. Halo, halo? Halo? Na pewno teraz widzę zasadność tego. Dobra, jest dobrze, mogę sobie tak, mogę się rozłożyć w fotelu. Sobie tutaj brzuszek trochę odpoczął. Ten, widzę zasadność tego, co mówi jeden z minimum na początku, jak to kojarzycie, jeżeli ktoś ogląda. Ciekawe. Że warto grindować na największy poziom, że należy grindować na największy poziom utartymi ścieżkami. Trzeba to trochę może rozumieć, no bo by mi to trochę ułatwiło przetrwanie w galaktyce, bo ja latam tym szóstką, piątką, a tutaj wszędzie jakieś dziesiątki, piętnastki latają i mnie biją i biją słabszych od siebie, nie? Także możliwe, że będę powoli się jakoś nastawiać na takie szybsze progresowanie, żeby mieć z głowy takich graczy, którzy atakują słabszych, nie? Może to mieć sens, ale może mieć, także spokojnie. Dobra, te działka Gaussa, one są bardzo przypominają kinetyki, które już miałem wcześniej. Że to jest zapewne co? Trzy ładunki, tak? Wow, ja to naładowałem teraz. Wydaje mi się, że bardziej bym to wziął na jakąś taką fregatę. Ponieważ można wycelować, załadować. Odpalić. Raczej nie na ten okręt. Dla mnie oczywiście, moim zdaniem. Dla mnie osobiście, ja bym to inaczej widział. Jak po załadowaniu jest 2707, też jest nieulepszone, nie? Szybkostrzelność 10.8. Zasięg ognia? Niecałe 4 km. Nie masz takiego dużego zasięgu. Że ludzie często używają tego, na przykład zauważyłem, że używają tego do miningu szczególnie, nie? Czyli do kopania skałek w kosmosie. Zastanawiałem się, co za broń, bo była tak miała trochę jakby większy rozrzut na dużą odległość niż moje uzbrojenia. Także to jest ten działo Gaussa. Okay. Działo Gaussa, tak to działa? Co jeszcze mogę tu powiedzieć, tak moim zdaniem? Ciężko jest to przegrzeć w sumie. Okej, jak tak błyszczy, to mam wrażenie, że już jest... A, da się to przegrzać, widzicie? To jest niska szybkostrzelność. Nie masz takiego dużego damage'u tak naprawdę. Jak mruga, to mam wrażenie, że jest na maksa naładowana. Czekajcie, coś jest, nie będzie nagrzana. Był przegrzana i wystrzelił, okej? A teraz trzymam cały czas. Okej.
że jak broń będzie przegrzana, to się strzeli samo, dobra? Ale to... Gdzie to jest obrażenia na sekundę? No, obrażenia na sekundę są niewielkie. ...68 sekund na sekundę, ale wydaje mi się, że to będzie pełne naładowanie, czy coś w tej zasadzie. Nie wiem nawet, zresztą mogę się tego domyślać. Prędkość pocisku jest bardzo szybka. Zasięg ognia. Okej, ciekawostka. Nie, to nie jara. Okej. Powrót do hangaru. Ej, podoba mi się, może sobie, wiecie, to jest taki otwarty świat tutaj, jakby nie było. Jest taka trochę wolna amerykanka i tak dalej, jest, można tutaj zebrać, nieźle. Trzeba się przygotować przed wylotem, nie? Dobre uzbrojenie dobrać i tak dalej. Podoba mi się to. Na moim zdaniem to mi się nie podoba. Gdzie ja to zamontowałem tutaj, nie? Podoba mi się. To jest bodajże to, co było wcześniej, nie? Leczkę harpią, proszę tutaj wyjść. Aha, zadanie chyba wrócili z patrolu, nie? Już to odebrałem? Znaczy nie odebrałem. To zadanie dalej zacięte nie działa. Bez straty statku, do powodzenia. Znaczy nie wiem, chyba nawet były jakieś bitwy, w których nie straciłem statku i mi tego nie zaliczyło. Gdzie ja tu coś chcę porównać? Co ja robię? Rekule stracz. Ciekawe, czy nie mam amunicji. Dobra, niech będzie. Tak. Staram się zrozumieć teraz, które uzbrojenie jest którym. Obrażenie na sekundę EM, generator osobliwości. A to jest... Fazer strumieniowy EM średniego zasięgu. A to jest... EM, broń średniego zasięgu EM, generator osobliwości, bazer strumieniowy, EM, broń średniego zasięgu, to jest w zasadzie chyba większy, wyższy poziom tego, nie, generator osobliwości, jeszcze coś innego, zdobądź szósta ranga pilota. Było to, że to było takie naprowadzane i ten... Naprowadzane i eksplodowało, kiedy puszczałem myszkę. Strasznie tak mi się... Skillowa broń, nie podoba mi się takie coś. Ale mi się podobała tamta bitwa, wam powiem szczerze, przed chwilą. Z tymi, znaczy jeszcze może nie przed chwilą. Ale jak była ta walka o te bomby i oni obstawili fregatami, dużymi statkami centrum mapy, to mi się te bomby miały być, się spanowały. Bardzo mi się podobało to, że no fajne te duże statki są, też mają sobie zastosowanie, bo zacząłem się troszkę obawiać, że tylko myśliwce i myśliwce, że inne statki to są takie tylko ofiary do zestrzelenia, ale ja widziałem, że ładnie współpracowali, stawiali tarcze, naprawiali się i tak dalej. Dzięki temu ta eskadra tych fregat mogła się utrzymać w środku i nie obawiać się o swoje życie, że ktoś ich tam obleci i ostrzela. Co prawda mi się tam udało parę zdjąć, ale widziałem, że oni się tam leczą i ciężkie to było, więc byli w stanie się utrzymać w jednym punkcie. Zaczęło mnie takie wyrabiać zdanie, że te fregaty mają bardzo ciężkie życie. No wleci im taki myśliwiec, w tym wypadku nie myśliwiec, tylko szturmowiec uderzeniowy, no jest w stanie wszystko zniszczyć, tak? Co natrafi na swój cel, jak taka fregata stanie się, trafi na bliski kontakt. Ale tutaj dobrze zorganizowany oddział, fregat, który się współpracuje z sobą, widzę, że jest w stanie się oprzeć i przejąć kontrolę nad jakimś częścią terenu, także podoba mi się to. Dobra. Okej, bubble gun'a na razie nie można tutaj montować. Co, chyba klasycznie będą kinetyki. Szturmowe działo elektromagnetyczne. Typ broń kinetyczna średniego zasięgu.
Jeszcze co jeszcze o tym TS można powiedzieć? 6061991 308. Słabsza jest, znaczy, ale przynajmniej te celowanie jest chyba łatwiejsze. Z tego co rozumiem, tak? Tak jak zrozumiałem tą broń. Wyprodukować 6 ranga pilota. A jakieś takie szmery, bajery, po co to komu, jak można sobie ładne tam. Średnie ciało elektromagnetyczne z pociskami kinetycznymi tutaj załadować na pokład. Tyle. Chyba to było drogie, nawet nie zwróciłem. No, nawet powiedzmy. Raczej jest to. Amunicja. Jest jakiś wybór. 6 ranga, to jeszcze nie dla mnie. A na niższych poziomach, tak z ciekawości? Też nie. 6 poziom, okej. Okay. Tutaj się dało te standardowe rakiety, ale za nic się bodajże płaciło, nie? Nie, proszę mi tego nie kupować, tak chciałem tylko zobaczyć. A nie pisze ile kosztuje. Szkoda. Dobra. Czy od każdej innej takiej rakietki będę płacić, czy zakup, tak na sztuki? Czy może hurtowo da się to zamówić? Może ten, to może być ważny wybór pewnie. Jaki rodzaj uzbrojenia, na jaki teren bierzemy, nie? Gdzie można dobrze zarobić, może też lepiej się tam gdzieś lepiej wyposażyć, lepsze pociski. Dobra, tutaj. Mamy nowszej generacji właśnie ten szturmowe działo elektromagnetyczne, to jest 5, to jest ranki 8. 3003 obrażenia na sekundę, tak sobie tylko porównam. No jest 200 w zaokrągleniu więcej obrażeń. Coś jeszcze tak się zwiększa? Pełne przegrzanie, chłodzenie. 6.08, a tutaj 6.08, to się nie zmienia. Rozrzut 0.11, 1.59, a tutaj rozrzut 0.14.2. Ok, jest bardziej precyzyjna i ma większe obrażenia. Szybkostrzelność 2.100, a stara 2.100. Szansa na obrażenia krytyczne 32%, a bonus 50%, to tutaj 33%. Ojej. Wzrastają ten, szanse na krytyki. Prędkość pocisku 8,5 km na godzinę w zaokrągleniu. 8,6, przepraszam tego konkretnie. Jest, to jest ważne. Jest o wiele szybszy ten. Pociski są w tym nowym działku. To jest 6 km na sekundę. Znaczy 6. Ojejku, wiecie, 6. Zaraz wam powiem, co mi chodzi. 6 km na sekundę. A tutaj 8,6 km na sekundę. Prędkość pocisku, bardzo ważne, bo to łatwiej trafić. Ciężej będzie to uniknąć, nie? Bo to jest zapewne. No zapewne, no. Plus. Czy trzeba robić? Przeciwnik będzie musiał się bawić w niezłe Matrixy, żeby tego uniknąć. Jest nowy ten. Zestaw naprawczy wyższego poziomu. No, ja idę w to raczej. Zobaczmy, mogę tu gdzieś indziej zamontować. A nie, tylko tutaj, tak? Tylko na tym. A jak to, przepraszam, zwolni slot? Mogę to gdzie indziej zamontować też. Raczej tą tarczę wezmę. Co to jest? Powłoka nanokompozytowa. Zwiększa odporność kadłuba na wszelkie rodzaju uszkodzenia o 124 punkty przez 5 sekund. A jest silnik Deimosa. O ty. Ema. Silnik Deimos 7. Polubiłem go. Zobaczmy zużycie energii, regeneruje kadłub 240, to już mam, ale tutaj niewielkie zużycie energii, to może być spoko, wbrew pozorom, czasami tej energii brakuje. Czy kojarzę, te roły jest powalniające i tak dalej. To mnie raczej nie ten kręci.
Wydaje mi się, że zrobię ten build tak samo jak na poprzednim statku, po prostu wykupię różne podzespoły, które zapewnią mi dużą ilość energii, żeby był w stanie używać to i to na raz. Zdobyty prestiż też podskoczył, ok. Chociaż problem jest, zauważyłem, że często mi brakuje energii podczas bitew, żeby używać tego, mimo tego, że inwestuję wszystko w tą energię. Czasami brakuje tych paru punkcików. Zwiększę odporność kadłuba na wszelkiego rodzaju uszkodzenia o 124 punkty. Wzmacniacz namierzania zwiększa szanse głównej broni na krytyczne trafienia o 29% przez 9 sekund. Grubo, mocno. To jest tanie, mało energii zużywa. Zaczynam właśnie zwracać uwagę na tą energię też trochę. System dobra. Odzyskiwanie kadłuba? Co to jest? Regeneruje... Ale nie, no przecież mam tutaj. Regeneruje 3-3-4-0 kadłuba szturmowca gracza przez 1 sekundę. A to? Regeneruje kadłub z prędkością 4-4-7 punktów na sekundę. Efekt jest przerywany, jeśli statek strzela albo otrzymuje obrażenia. Tą robotę zostawiłbym fregatom inżynieryjnym i ich różnym modułom naprawczym. Takie coś raczej, myślę, że na wyższych levelach już ludzie będą lepiej używać i będą te fregaty inżynieryjne częściej spotykane, będą lepiej ich używać nasi gracze też, nie tylko przeciwnicy, mam nadzieję. Także to bym zostawił, tą robotę inżynieryjną bym zostawił, no bo efekt jest przerywany, jeżeli strzelą lub otrzymuje obrażenia, także zdarzają się takie sytuacje, gdzie się wycofuje i brakuje mi energii. Zobaczmy, 22 sekundy ładowanie. Szybko się ładuje, to na pewno. Zużycie energii jest duże, ale mniejsze niż to. 15 sekund. Jest to niezłe, bo ja często widzę, że gdzieś się wycofuję. Mam czas, żeby wycofuję, mam czas, żeby się naprawić i tak dalej. Ale polegam głównie na tym, tylko że tego nie, często długo się ładuje, także tego brakuje. Ale to jest bardziej poręczne, bo i w ataku, i w obronie może tego użyć. W trakcie walki i poza walką, także zostanę mimo wszystko przy tym. A tak jak mówię, no powinny być, za niedługo być jakieś fregaty inżynieryjne, bardziej ogarnięte razem z poziomami, także to powinna być ich robota tutaj. Ten termiczny repulsor. Wszyscy wrogowie, którzy namierzą statek jako cel, otrzymują obrażeń termicznych na sekundę. Moduł także zwiększa odporność na obrażenia. Zasięg działania 5 km, czas działania 6 sekund. Jestem ciekaw tylko, jakie obrażenia, ile tych obrażeń zadaje to coś tutaj, nie? Strasznie słaby jest tutaj, są fajne ten, na Deimosie są fajne ten startowanie bojowe, silnik Deimos, a tutaj już tego nie ma. Ciekawe, czy na wyższych poziomach to jest może. Czy też się nie odwołaj. Nie podobają mi się tutaj, chociaż nie, jest restartowanie bojowe, ej. Hola, przepraszam. Gdzie to jest? Jest restartowanie bojowe. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Ja to rozwijam, ja to biorę. Świetna muzyka, bardzo mi się podoba. To jest dopiero coś, nowy feature u mnie na kanale, także to nie, od niedawna tutaj jest, nie? Na mnie też, bo tego dawno nie używałem. Słuchajcie, pierwszy raz chyba... No, pierwszy raz to użyłem chyba na strumieniu, już to dawno zrobiłem tą składankę. Tutaj był silnik Deimos, ale tutaj już tego silnika Deimos nie ma, co? Zwolni slot. To nie. Termiczny repulsor. Coś działania czas. Może... Przeciążenie silnika zapewne to będzie. No będzie ten taki engine do uciekania. No trudno, chyba nie ma nic innego, nie? Wzmacniać namierzania, krytyki. Łapki termiczne. Rakiety wymierzone statek gubią cel. Fajne, fajne.
To jest niezłe. Ale ja ten, w mobilność. Ja generalnie w mobilność. Z tego co rozumiem, to tylko za pierwszym razem, jak coś ulepszymy, to dostajemy dodatkowy prestiż, jak to jest napisane. Za ulepszenie sprzętu, punkty doświadczenia otrzymasz tylko raz. Czyli wiecie, jakbym zrobił, kupił sobie 5 takich, każdy osobno ulepsza, to nie jest tak, że za każdym razem zrobi sobie farmę prestiżu, jako jednorazowe odkrycie tego. Dobra, jesteś przybliżonego do tego, co ma na Deimosie, czyli jest przyspieszenie, jest taki engine, który, taki breaker, przerwa różne efekty na moim statku, żeby uciec. Okej, i dwie sekundy, a tutaj? Chyba to samo. I zużycie energii jest niewielkie. 163. To jest droższe, to nie wiem dlaczego jest droższe. To jest tańsze. Nie wiem w zasadzie dlaczego, no dobra, niech będzie. I tutaj jest troszkę inny rodzaj tego silnika teraz. Deimos poprzedni ma trochę lepszy ten engine moim zdaniem. Ale na tym można dalej polecieć. Będzie można szybciej dotrzeć do centrum mapy, zdobyć jakąś minę, albo szybciej się wycofać z walki. No dobra, niech będzie. Ale tylko zadanie obrażeń, prawda? Użycie broni i rakiet wyłącza moduł, a nie otrzymanie obrażeń, to jest ważne. Wszystko się zgadza. Polecę sobie tak jeszcze na spokojnie. A nie, jeszcze nie, silnik. Jeszcze nie koniec. Jakie mamy tutaj kompensator kolizji? Dodatkowy blok silnika, zmniejszający obrażenia od kolizji. Aha. Tak, tak, ale zdecydowanie zwiększa prędkość obrotową. Boczny ruch. Ja chyba zawsze to brałem. Maksymalna prędkość statku. Spoko. Zwiększa maksymalną prędkość, zmniejsza zużycie. Zwiększając zużycie energii, no nie. Straży w ogóle, co to za wybór w ogóle? Może ktoś bierze jakieś takie tańsze te moduły, których nie wiem. Tańsze, mniej zużywające energii, nie to może. Zwiększa maksymalną prędkość statku. Taka niewielka różnica, praktycznie to samo. Ale nic nie ten. Maksymalna prędkość. Mi się to nie podoba. Ja oczywiście biorę to, bo wolę mieć bardziej zwrotny statek. Bocznego ruchu i obrotowo. No i też oczywiście kolizja. Ja lubię takie różne manewry dzikie wyprawiać. Czasem na własny, na puchybel sobie, czasami no. Czasami mi to ratuje życie, czasami przeciwnika przygwożdżę, ale... To bardziej ten gra. Okej, to już kojarzę. Dwie tarcze, jeżeli mamy mało życia. Jeszcze raz na 93 sekundy. Bardzo dobre wydaje mi się to, ale ja jednak zrobię pod siebie bardziej ten statek, czyli właśnie stabilizator wycieku, napięcia, regeneracja, zwiększa obrażenie główne, zmniejszając szybkość regeneracji. To też trzeba zamienić. Mówię? Maksymalna energia i regeneracja. Tarcza! Coś nowego. Coś przypadkiem klikłem. Ile kasy na to idzie? Dużo. Zwiększa prędkość regeneracji tarczy o 23%. Niezłe, przecinek 1. Zwiększa objętość tarczy o 19%, też niezłe. Przepraszam, że zobaczę tarczę. Ej, nie klikałem tak. Tak, aha, dobra, to mi chodziło. No, coś nowego, okej. Co to było? Asynchroniczny projektor tarczy 8. Zwiększa objętość tarczy 19. Zwiększa odporność tarczy na uszkodzenia kinetyczne. Na uszkodzenia EM albo na uszkodzenia termiczne. Regeneracja, prędkość, bardzo duży bonus. Moim zdaniem to jest dobre. Bardzo duży bonus, 23%. Przecinek 1. A to daje? Plus 3,3, a przecież to było 5,5.
wyżej, tym drożej i mniejszy bonus. Okej. Okay. Ciekawostka. Czyli tak mi się to rzuciło w oczy. Jeszcze objętość tarczy mogłoby być niezła. I robienie się pod konkretny build, a tutaj no... Ciężko, no skoro ja mam wyczuć, z czym będę walczyć? Może jakbym leciał na jakąś... Może inaczej, jakbym leciał na konkretną instancję, znaczy na konkretną układ gwiezdny i w jakieś konkretne miejsce, gdzie bym wiedział, co używają przeciwnicy NPC na przykład, to wtedy bym się mógł zbudować pod coś konkretnego, nie? Żeby mieć łatwiej. Co to jest? Rozszerzenie kadłuba. Zwiększa wytrzymałość kadłuba o 24%, zwiększa ładownię o 3 miejsca, ale nie może być, ale nie może mieć więcej niż 16 miejsc statku. Dobra, czyli rozumiem, że można znaleźć swój ulubiony statek i go za tutaj kredyty gwiezdne ulepszyć. Jakoś te kredyty powolutku się zbierają, nie? No, powiedzmy, ale czyli co, idzie się zrobić jakiś zwykły statek i go ulepszyć, albo może jakiś statek premium jeszcze dokoksować? Może to już są duże pieniążki raczej. Ile to by kosztowało? No... 36 zł. Ja nie planuję wydawać ani grosza, jak na razie. Ja już ich chociaż promuję na Twitchu i na YouTubach, także... jest mój wkład w tą społeczność. Swoją działalnością, bo to mi chodzi, nie? Coś tak na przyszłość, zwiększa odporność kadłuba o 11 punktów, odporność rośnie o 8 punktów za obrażenia każdego wroga, ale nie więcej niż 64. To jest dobre. Kryształowe płyty 8. Bo 11 rośnie o 8 punktów za każde obrażenie każdego wroga, ale nie więcej niż 64 punkty. To dla mnie by było dobre, ponieważ ja używam tych różnych leczenia, nie? Znaczy naprawy poszycia i naprawy tarczy. Jak to się nazywa tak naprawdę? Wzmacniacz tarczy i zestaw naprawczy, nie? Regeneruje. No, ja używam tych regeneracji. Także to by się zgrywało z tym, co ja robię na polu bitwy zazwyczaj, ale to dopiero 6 poziom rangi. Nie wiem, czy na tym statku zdążę to osiągnąć. Zwiększ wytrzymałość kadłuba o 27,5, zmniejszając maksymalną prędkość. Ojejku, nie, to bardziej może bym wziął na coś, co ma różne takie dasze, ale takie dalekozasięgowe, takie skoki. To tam gdzieś na przykład na te niszczyciele może to by było dobre, zwiększa wytrzymać kadłuba. Zmniejsza maksymalną prędkość, ale oni mają, z tego co widziałem, jakieś takie przeskoki. Także to może być tam dobre. Zwiększa wytrzymać kadłuba o 14,4. Prawdopodobnie w to pójdę. A już to mam, dobra. Ok, kinetyczne, EM i termiczne. Tak z ciekawości, to ta wiązka jest jakimi obrażeniami? Broń termiczna, okej. Okay. A to jest broń obcych. Ciekawe, czyli co, na to nie ma tak jakby pancerza? Czyli wchodzi jak w masełko, tak? Bo co, typ? Typ broń obcych, na to nie ma jakichś tych pancerzy, jak na razie nie widzę. Okej, okay. Ciekawe, taki breaking meta. Że tak powiem. Czyli co? Gdzie to jest? Trzymałeś kadłuba. A to wezmę. Kurczę, najchętniej bym to zamontował, nie? No, ale nie mam tej rangi. Zwiększa odporność kadłuba na szkodzenie kinetyczne. Tutaj idę tą samą ścieżką, że ten pójdę w kinetyki. W sensie pancerz na kinetyki. Tak, no na razie nie mam wyboru za bardzo, już to mam. Okej. Okay. Muszę to chociaż kupione, trochę zaoszczędzę przy tym. Ale z domyślnie bym poszedł w te kryształowe płyty. Może jeszcze, no właśnie, już się powtarzam, ale jeszcze jedna rangę na pilocie. Jest potrzeba tego, trzeba te robić te różne zadania i tak dalej. No właśnie poprzez na przykład rozwijanie statku, no, z jedną z takich. Automatycznie, to przy okazji, przy progresie to się rozwija. Dobra, i komputerek. Co tutaj jest? Rozrzut broni. Efekt kontroli tłumu. Czujników, szanse na trafienie krytyczne, redukcja czasu namierzania wroga. Co już mam? Jest coś jeszcze.
Jakbym to zdemontował, zwolnił slot. Wiecie, o co mi chodzi? Że tutaj, w tym drugim slocie, zwolni slot. Dziwne, czyli jest takie chyba ograniczenie, że tylko jedną rzecz może tutaj wsadzić najwidoczniej. Okej. Okay. Sonda podatność 9. Na statku w Deimos 2 i statki premium tej klasy. Na rango 4 do 9. 3 limit unikatowych modułów 3. Od 1, znaczy 1 z 3. Możesz zamontować tylko jeden. O to jedna rzecz mi chodziło. Dlatego jak tutaj było zamontowane, to nie widziałem na tej liście tutaj. Coś tutaj nie pasowało zwyczajnie. Za każdego wroga w zasięgu 3,5 km szansa na trafienie krytyczne głównej broni zwiększa się o 4,5 na 5 sekund. Ale jak? How? Jak? Nie rozumiem. Jak to ma działać? Czy ktoś to rozumie? No bo wiecie, wlatuję w jakąś chmarę, lecę. Nagle wyskakuje mi 4 samoloty na radarze w zasięgu 3,5 km. Wtedy dostaję bonus 4,5 na 5 sekund. Czyli co, dolatuję do tych statków, ten bonus już jest wyłączony? A to by wychodziło. Co to jest? Za każdego wroga w zasięgu 3,5 km. Czas na trafienie krytyczne głównej broni zwiększa się o 4,5 na 5 sekund. Czyli to jedyne zastosowanie, jako widzę, dlatego, jeżeli dobrze rozumiem logicznie, jeżeli jakiś myśliwiec na mnie leci, a ja lecę na jakiś myśliwiec, to rzeczywiście w ciągu tych 5 sekund jesteśmy w stanie się do siebie zbliżyć i mam taki bonus na początku starcia. Okej. Gdyby ten bonus był bez ograniczenia czasowego, to prawdopodobnie bym to wziął, ale ze względu na to, że to jest tak dziwnie, troszkę, moim zdaniem zrobione, to nie wezmę. Bo jak co, będzie 5 fregat, to zanim to lecę na miejsce, to już będzie ten bonus, będę miał jeszcze może sekundę. Zwiększa szanse na krytyczne obrażenia o 7%, pozwala włączyć radar, a poszukiwaczu poszukiwania przedmiotów domyślnie X. Aha, ja tego nie mam właśnie radaru. To też jest za jakieś tutaj standardy galaktyczne. Na razie nie krytykuję, bo możliwe, że to da się jakoś zdobyć, nie wiem, w jakiś inny sposób, nie mam pojęcia. Ale na razie sugerowana droga to są pieniążki. Ile? 6 tysięcy? To jest jakiś ile? Przepraszam, jeszcze raz. 71. Tak, 6 tysięcy, no. Jakieś 65 zł, tak w przybliżeniu? Coś takiego, nie? Żeby było 6 tysięcy, no powiedzmy, nie? Tak. Chcę się tego przeliczać. No, co to było? Redukuję czas efektów kontroli tłumu. Fajne, fajne. Rozrzut. Redukuję rozrzut broni. Też fajne, ale broń, której używam, ja używam, moim zdaniem nie ma dużego odrzutu. A na tym poziomie jeszcze mniejszy ma odrzut, także mi to pasuje. Czas namierzania wroga. Jesteśmy to, moim zdaniem. Wzmacniany skaner. Może co kto lubi tutaj, no wiecie, ja tak jak mówię, wolę wykrywać przeciwnika, niż być przez niego wykrytym i zajechanym od tyłu, czy w zasadzie. Poza tym też jestem... No, to jest jeszcze początek, tutaj nie ma takich, może ludzie nie grają stricte na swoje role, ale jestem szturmowcą uderzeniowym. Troszkę czasem mogę porobić za myśliwiec, wiadomo, przez jakiegoś skauta trochę, bo te role moim zdaniem można troszkę da się nimi wymieniać. Na razie, przynajmniej na tym poziomie, na którym ja gram. Także to mogę być... Też szanse na trafienie krytyczne, nie? To jest też dla mnie ważne. Tutaj było szans? Mam szansę na obrażenie krytyczne 30%, także wzrasta. Dodatkowo też mam załogę, też mam chyba jakieś małe umiejętności na krytyki. Odwołań, nie to. To może być dobre ogólnie, nie? Czas efektów tłumu, kontroli tłumu. Nawet czasem może mi to uratować życie, ale zrobię w to. Chociaż to jest bardziej, wydaje mi się, że pod skauta. Ale wezmę to. Mogę mieć to ogarnięty radar. Na
pewno to jest takie trochę, taki mój, to jest stricte chyba pode mnie, tak sobie to robię, bo najprawdopodobniej najlepiej by było zrobić to, żeby podczas walki, jak mnie ktoś tam spowolni albo coś innego na mnie użyje, żeby na mnie to tak nie oddziaływało. Znaczy ja często walczę w bliskim kontakcie. Ale tutaj moje takie upodobane. Dobra, bryka zrobiona. Będzie. Short rest. Przepraszam, potrzebuję na stronę. Mam po prostu swoją taką miksturę tutaj zrobioną, nie? Mam owiec, akuratnie w tym wypadku owiec górski. Raczej ten w całości, nie pamiętam, który był który. Nie ten taki zmielony, tylko w całości. Wolę ten zmielony. Wystarczy go zaleć wrzątkiem i się lepiej pięknie, szybciej pięknie. A te w całości troszkę lepiej zgotować, ale no i dla mnie jest ważny czas. Także nawet ten górski da się zrobić normalnie w wrzątku, który jest troszkę mniej taki zmiękczony, nie? Dodaję tutaj cynamon, mleko, śmietankę do zup taką, wiecie, takie mleko, czyli takie bardziej zagęszczone. Akurat nie były tutaj serek homogenizowany z kokosem, także fajnie takie połączenie, wiecie, żeby było energia i tak dalej. Owiec ma to do siebie, że jest bardzo zdrowy i bardzo długo uwalnia się z niego energia do organizmu, także fajnie jest taki przy jakimś takim dłuższym wysiłku. Może kiedyś o tym mówiłem wam na tym, na jednym z transmisji. Że jak się intelektualnie pracuję, no to jest, ja traktuję stream jako swoją pracę, chociaż jeszcze na tym za dobrze nie zarabiam, robię nic. To ten, tutaj jednak się pracuje intelektualnie, takie rozkminianie tych statystyk i tak dalej, to jest praca umysłowa. Muszę powiedzieć, co to za praca, mimo że teraz hejtuję streamerów i tak dalej. Praca rozrywkowa, to jest sektor rozrywkowy, a przy okazji też często się dzielę jakąś wiedzą. Też gra w gry na przykład historyczne i tak dalej, czyli ma znamiona też takiego popularno-naukowej rzeczy, nie? Także tak. A że przy okazji też nie klnę, staram, no, nie przypominam sobie, żeby zdarzyło mi się tutaj przeklnąć na strumieniu. Przy okazji staram się to robić na jakimś poziomie, bo właśnie wielu streamerów robi złą sławę wszystkim streamerom, bo za bardzo się nie starają o poziom swojego kontentu. A z drugiej strony jeszcze, jeśli ktokolwiek kiedyś w życiu próbował ustawić strumień, żeby działał na Twitchu, czy gdziekolwiek, ogarnięcie programu do streamowania to nie jest w ogóle łatwa rzecz. Są jakieś takie żarciki, czy coś takiego. Na wszystkie obrażenia, nie? Aż 7 punktów, także to mi się podoba. Już niewielki bonus, ale wiecie, od każdego rodzaju zbroi, także poruszymy te, co się z tego zbiera. To znaczy, że często się leczy i tak dalej, że dużo zgarnia tych obrażeń, także często ma możliwość to zabłysnąć, że tak powiem. Okay, z jakiegoś powodu czasem mogę to ulepszyć, czasem nie mogę, nie wiem jak to działa. Ciekaw się też, czy ulepszenie tego chipsetu tutaj, nie wiem jak działa. Tego do maksa, czy to coś da mi też jakieś do prestiżu i tak dalej, czy jakieś punkty do statku, także... Znaczy, dobrze to zamontowałem, prawda? Znaczy, na razie no, spróbuję potarzyć ze sobą ten jeden chipset, zobaczymy jak to działa. Są jakieś zadania na czas, może wygraj w misji wsparcie
nie. No to wylot, no to lecimy. Szukanie misji. Coś na rozgrzewkę. Mniej więcej jest podobne to, co miałem na Deimosie poprzednim, także... Może nie jest przerwa przecież, ej. Poza tym też taka mieszanka, właśnie co tam mówię, dodaję do tego obsu. Jeszcze tam mleko, kefir, takie rzeczy zdrowe na żołądek. Miałem problemy z żołądkiem, także przy okazji, że piję kawę, to sobie takie coś jem. Nie wiem, w zasadzie jem, żeby nie pić kawy na pusty żołądek. Daj wózek drugi. Wsparcie ogniem wezmę pierwszego, jak to działa? Najniższy poziom wybrany przez graczy. Jeśli chcesz zwiększyć poziom, to będzie z pustym graczem, to założę własną grupę. Zrobię drugą, może ktoś tam będzie chciał. Okej, czyli to nie zwiększy albo nie zwiększa moich prywatnych statystyk. Energii. Chociaż dobra, mam wszystko zrobione jak chcę, tylko jeszcze teraz muszę zlevel upować to wszystko. Przepij się. To jest denerwujące. Halo. Sorry. Kurna, no spieprzaj stąd. Działa, dobra, trudno. Przebij się przez bronę przeciwnika. Okej, ale... Berserkera, nie kojarzę tego. Ej, 15, chyba 15 ranga, czyli Dwerg trzeci, ja jestem 6 albo 5, teraz nie pamiętam. Pierwsza wygrana dnia, kończyliśmy misję. Pełno rzeczy tak poskakiwano, nie zdążę poczytać, co to jest. Zbieram te Iridium. Do czego się też przyda oprócz tych schowków, ale pozbieram. Insygnia na PvE. Już tyle, tak? I 33,997 kredytów. Bez premium, także dochody troszeczkę mniejsze, nie? Ale przynajmniej jedna misja dnia, żeby było. I też przede wszystkim bonus licencji. A nie, mam już teraz, ta licencja mi wskoczyła, no bo tak, przeskoczyłem na ostatni poziom.
Dobrze, czyli doświadczenie dodatkowe jest, okej. Okay. Ale to i tak mało tych kredytów. Może dlatego, że mało zrobiłem? A nie wiem. Znaczy mało zabójstw, ale to niekoniecznie to jest... No dobra, nie wiem. To doświadczenie statku, okej. Okay. Zakończone, Iridium wpada. Zakończone, weź udział w bitwie PvE. Deimos drugi, podskakujemy wyżej. Tarcza. Przyszycie, kadłub. Przyszycie, kadłub, tarcza. Znaczy, dobra, nie to jest przeszycie, nie poszycie. Czyli kadłub jest tutaj, czyli poszycie, kadłub, tak to rozumiem przynajmniej. Tarcza, zakres, który mi się myli. Zakres radaru, fajnie. Okej. Okay. Zacząłem na to zwracać uwagę. Więcej energii, o to jest ważne. To co maksymalne to jest energii, super. Czas przeładowania modułów grupy modułów uderzeniowe zmniejszony o 20%. Super. Moduły uderzeniowe, mam jakie takie? Moduły bojowe? Może o to chodzi, ale nie jestem pewien. Być może. Maksymalne uzyskanie energii i tak dalej. Energię 22 punkty. To mi najbardziej leży na sercu. Mam bardzo, używam bardzo takich. No, dużo zużywających modułów. Co dalej? DVM. Wolne doświadczenie zostawiam dalej na jakieś takie lepsze okazje. Teraz jeszcze premium wpadło, także powinno być o wiele szybciej. Zresztą jak widać, jedna bitwa przylecona, jedna misja, przyleciała mi jedną misję i już. Z 3-4 poziomy do góry statu. Ja tyle piję, mam tyle kubków, mam dużo kubków, mam dużo różnych rzeczy. W jednym kubku kawę, w drugim kubku wodę, w trzecim kubku jeszcze jedzenie.
Janusz. Zaprosimy Janusza. Znajomych może będzie z kim poladać. Pierwszym graczem, który zniszczy drona w walce. Hej, ze drony. Ciekawe. 3 radiostacje, tego chyba też nie kojarzę. Okej. Okay. Spoczko. Okej, okay, Janusz lata fregatami. Co to jest? Brakuje mi tutaj ten statystyk. Do hangaru. Nie wiem, czy przyjmie, nie? Ale próbować można. Może znowu też zwracam tu uwagę. Co jest, czemu? Halo. A czym ja teraz leciałem? Wydaje się, że nie, no nie, to nie był Herkules. Coś mi nie gra? A może leciałem cały czas Deimosem, ty pierwszy? Nie, nie, to nieładnie. Ale nie sądzę. Dobra, czekajcie, wychodziłoby na to, że tak. Za dużo, nie? Ale grosz na grosze się zbiera, ale szukam czegoś, żeby tak dobrze tych punktów wyskoczyło. O, otwarta przestrzeń, to się może przydać, by tutaj często latam. Bardziej pobywają. Dobra, mam to czy nie mam to? Jest, dobra. Jest z naszej drużyny. Troszkę mniej przejrzyste, ale mogę się z tego więcej dowiedzieć.
ze mną? Chyba leci. Mam nadzieję, że muzyka jest głośno, bo pasuje. Że ją słychać. Jaki w ogóle ten? Ja przytrzymuję przycisk. Czy zaraz? Jak ja przytrzymuję przycisk. Sakra. Jeżeli przytrzymuję przycisk strzelania, jak jest broń przyładowana, to broń się nie ten. Nie regeneruje. Trzeba to puścić. Lepiej będzie naciskać pojedynczo przycisk, a nie trzymać go cały czas, tak jak ja to robię dotychczas. Ja cały czas trzymam lewy myszki. Co później daje taki efekt, że jak mi się broń zupełnie przygrzeje, to ona się nie odblokowuje i nie wraca energią. Przepraszam. Okej, 175, chyba dobrze. Teraz dobrze wskoczyło. Moc elektryczna sojusznika, który ma mniej niż 15% wytrzymałości od pewnej śmierci, zatrzymując z niego przeciwnika. Ja sobie tak wybiórczo to przeglądam to, czego nie pamiętam, albo co mi się wydaje, że jest nowe, nie? Okej, okay. Jedna asysta, 7 zabójstw. Fajne, moduły też ponownie mi pasują. Można zrobić tak, że zaatakować, wycofać się, itp. itd. zregenerować, itp. itd. Aha, można jakąś okejkę wysłać. Ale nie będę wysyłać nikomu okejki, bo nie widziałem, nikt mi się nie rzucił w oczy podczas tej bitwy. Teraz to zmienia. Nie zwróciłem uwagi na nikogo, także nie będę tak po prostu. Tylko za... Dam komuś jak się... Jak go zauznanie, nie? O, odblokowany właśnie, to jest też ważne. Statek powozł się ten w stanie, czyli teoretycznie mógłbym już nie maksować tego, co mam tutaj. Tylko lecieć na 7 poziom, już dalej. Ale czy tak zrobię? Raczej nie. Wolę sobie jeszcze zarobić na tym statku na pełny ten poziom, go rozwinąć. Przy okazji chyba za poziomy statków też dostaję prestiż, ale nie jestem pewien, mam nadzieję. Ale na razie polatam na tym, co mam. Tutaj raz ulepszyłem na maksa. Żeby trochę zarobić na siebie, nie? Proszę, na niego wydałem, także fajnie, żeby chociaż zarobił na siebie. Żeby mi się zwrócił, żeby były pieniądze na następny statek. Ok, zakończone. 10 przeciwników, wygrać 3 bitwy. Fajnie. Podnieść poziom. Fajnie. Dobrze, ale to jest ważne, że można ewentualnie tylko jakby
czy masz jakiś taki cel obrany, że można tylko do jakiegoś stopnia lecieć dalej, ale ja chcę to dokończyć, jak już tutaj jestem, to do Deimosa na pełno. Plan jest chyba taki, powiem wam tak, Deimosa teraz w ten, wexpić na pełny poziom i korzystając z tego, że mam premium, jest godzina 22.48, a późno, nie zdążę sobie dzisiaj chyba raczej fregatami polatać, także trudno, dzisiaj będzie na razie ten Deimos drugi na pełny ten, bo przynajmniej będę próbował go rozwinąć. Tak, zadań nie ma, chipset jest. Musisz ten chipset jakoś ulepszyć. Da się. Okej, okay. A teraz? Nie rozumiem, jak to działa, czemu nas mogę raz, nie? Ale coś na bitwę, zobaczę, czy to coś zmieni. Arena PvP. Ciekawe, coś nowego. A, może takie pojedynki, czy coś na tego sobie może... A, na hasło, dobra. Bo z kimś poćwiczyć coś i tak dalej, spoko. Są jakieś opcje, żeby z kimś polatać i ćwiczyć jakieś taktyki, może techniki, albo pojedynkować się. I moim zdaniem przydatne. Nie miałem z kim grać, czy pewnie by sobie poćwiczył z kimś granie na... Przynajmniej na fregatę i skauta, albo na inżyniera i jakąś inną fregatę, coś w tej zasadzie. Okej, okay, korporacja Black Mark straciła lokację, granica Palady. Mój właściciel nie zdążył. Okej, okay, coś się dzieje na tym świecie, nie? Hej, ale dlaczego mi tego nie zaliczyło? Myślałem, że już przeleciałem tutaj na PvP. Ciekawe. Słyszę na mikrofonie, ale dobrze. Na czas. Nawet nie patrzę, jak się złożyło. Patrusz nowa zniszcz to statki droga. My mamy inżyniera, strażnika. Nie, gunshipa i coś tam jeszcze nie zwróciłem uwagi. Dalekosiężna, dwa szturmowe. Okej. Okay. Gdzie jest mój szturmowy w sumie? To jest też, tak? Deimos drugi. Dobra, polecimy w takiej eskadrze. Ale się wygłupia. Szybko mi zadać obrażenia, teraz dopiero zwróciłem uwagę, ale są one zdecydowanie zmniejszone. Chyba on to robi. Jakby zatrzymywał mnie w miejscu. Ten
plus minus tego, co wziąłem, jakie moduły, tak? Czyli kontrola tłumu. Działa nieźle. Trochę. Zobaczmy. To był chyba jakiś ten inceptor czy coś, jakiś myśliwiec chyba. Jestem pewien tylko co zresztą. Zaraz zobaczę, co to za brzydkie jest. Przerwij serię zabójstw wrogiego gracza. Znisz wroga, który niszczył twój poprzedni statek. Okej, była to jej revenge. był. Więc zobaczmy, jak nam poszło. Więc zabójstw, jedna asysta. Czyli w tym trybie dobrze statystycznie. Pilot zaprosić do przyłączenia się do korporacji Shadow Pirates. Nie dziękuję, wolę sobie wybrać coś pod siebie. Okej. Z kim ja się tak walczyłem wtedy? Guelem? Ten, który mnie zdjął. Dam okejkę, chyba to było. Albo nie. Ale jedno zabójstwo musiał być, bo ktoś mnie zdjął, tak? Jestem pewien, okej. Teraz nie wiem. Naprawa. Wody. Okej, jest na plus. Jeszcze na bitewkę. Trzeba wygrać raz, nie? Dziwne, że mi nie zaliczył tego bonusu wcześniej. To jest strasznie szybko zlatują, no szkoda. Zaraz bym... Będzie koniec dnia, będę raczej kończyć, ale... No będę kończyć, ale szkoda. Że tak to szybko leci. Miło się gra. Zauważyłem, że on miał chyba zwiadowczy, tak? Co się to jest znaczy, nie zdążyłem się przyjrzeć, albo dywersyjne. Zobaczmy, czy tutaj statki. Jestem tylko co pamiętam, czy to było to? Kamuflaż, sieć plazmowa. Automatyczne wieżyczki. Wydaje mi się, że to był ten myśliwiec dywersyjny, ale nie jestem pewien. Będę teraz dokładnie tego znaczku, czy to było to? Czy to było to? Raczej nie, to był raczej ten dywersyjny. Z tego co? Nie, no, tutaj.
blokujący. Blokujący są chyba podobno dobre na te, jego okręty. Śmieszne mi taką taktykę, że używał tych wieżyczek, chyba to był on, razem z nimi zatrzymywał i prowadził ogień, gdzie się nie przemieszczając. Tryb kontrola przybicie latarni jest zniszczycie wrogu. Co my mamy tutaj? Mamy szturmowiec blokujący, czyli te moje klasy, ale innej podklasy, można chyba tak powiedzieć. Zobaczmy, blokujący, inżynieryjny, zwiadowiec, lecę z tutaj, z tymi pchełkami. Bardzo mi ten współgra, ten moduł trzeci, który mam tutaj, podoba mi się. Ej, przeszedł. Nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Rozwalą zaraz. Przyjmujemy. To. Naro. Ma być przejęte. Nie ma na to czasu, kurczę, bym przegrał. Zawsze coś.
Hej, Archelon. Rozbawiło mnie to, bo się skupany tam ukrył, za to nie mogę do niego strzelić. Kurna, co to za bomba ryła w ogóle? Co to jest? Dobra, zaraz się zobaczę. Pewnie najlepszy okręt w grze się zaśpiewał. 3 po 3 zniszczyć 9 rogi statku, pilotując ten sam statek. Okej. Okay. Co to? Ładne jakieś. Zniszczyć 11 wrogich statków, pilotując ten sam statek. Zniszczyć 13 wrogich statków, pilotując ten sam statek. Medalu nie można uzyskać. Nie potyczka. W zasadzie to wygląda nieco lepiej niż to. Czarci tuzin, tak? Czarci tuzin, okej. Okay. Ojejku, jakie ładne statystyki. Zniszczy 12 wrogich statków, pilotując szturmowiec. Medalu nie można zyskać w trybie potyczka. No nie, jeszcze. Statystycznie, jeżeli chodzi o jakieś takie te medale, to jedna z lepszych bitów było. Zniszczyć 4 statków tego samego wroga, ale nie był to aż taki trudny mecz dla mnie, to nie był, ale jak widać, trudny, jeżeli chodzi o zwycięstwo. Tylko że nie jestem w sensie rozdzielić z wszystkiego, po walczyć z przeciwnikiem, przejmować bazy i jeszcze pozamiatać. 4 statków tego, dobra, to już znam. Znaczy chyba tego, aż tego poziomu zniszczyć 4 statki tego samego wroga, zanim on zniszczy ciebie. No i znowu ty. No znowu ja. Mi się to jeszcze szybko. Nie rzucił szczególnie w oczne zdobycze. Macie za zdobycze, dobrze to. Aha, mogę tylko jedną okejkę dać, tak? No dobra. Sending gloves. Okej, okay, wpadł jakiś. Ale przepraszam. Dobra, co to jest? Przyspieszenie, prędkość, zakres radaru, super. No takie standardy, jak to powiedzieć, tarcze i tak dalej. Jakieś doświadczenie wpada, nie wiem, że jest ta prędka, to jest, no, to jest ta prędka. Okej, okay, to jeszcze co? Jeden przelot i powinno być na full. Mekone zdobyte. 5 eventów, nawet nie wiem kiedy. 5 razy ostatni strzał na wrogu. 5 eventów. Chyba zwykłe zadanie to będzie, na tym to będzie polegało, jestem pewien. Sorry, really short rest. Really short rest. I hope really short. I want to come back how quick I can. Do zanotowania, że te właśnie statki i ten wikącik z kółeczkiem w środku z moich obserwacji podczas tego starcia, jeśli teraz kojarzycie, o czym mówię, miałem ten jeden na jeden taki, to nawet w zasadzie nie opłaca się walczyć z nimi w zasięgu tych wieżyczek, bo ciężko jest nawet unikanie tych jakby ostrzału nie jest chyba skuteczne, bo mam wrażenie, że te wieżyczki cały czas trafiają, jak mi się zdaje, więc albo uciec z zasięgu tych wieżyczek, albo zastrzelić te wieżyczki. No na mój statek to nie jest taki, gdzie jestem w stanie to skontrować, bo mam szybki ostrzał, także jestem szybko w stanie strzelać te drony, a później samego tego właściciela tych dronów całych, wieżyczek, czy jak ktoś tam nazywał. Jest aż tak źle, może przy jakichś takich fregatach, czy czymś co strzela, albo czymś co jest uzbrojony, taki ostrzał pojedynczy, to może być trudniejsze, bo trzeba teraz strzelić tu, czy drugą tą. Szczególnie fregaty jakieś wolniejsze, bo nie muszą mieć z tym problemy. Jakbym miał taki myśliwiec, jak to się nazywa? Dywersyjny. Mógłby być dobre, żeby właśnie na fregaty polować, czyli rozstawić sobie te wieżyczki przy fregatach,
i zalecieć od tyłu, postawić te wieżyczki i ostrzelać taką frygatę, zanim zdąży uciec, to... Wydaje mi się, że te frygaty są, no, jak na razie... Są wolniejsze po prostu, co widzę. Czy może być ciężko uciec z zasięgu strzału takich wieżyczek. Czy tym bardziej, że mają jakąś broń taką jednostrzałową. Potem, czy będzie im ciężko z takim czymś walczyć. Także nie, ten, nie latając z tym przykazem się uczę, jak to lata trochę, nie? Co widziałem, to te wszystkie statki tego najwyższego poziomu, przynajmniej w tym okienku, zresztą jak widać, ale te statki wyższego poziomu uda się wybudować po prostu, nie? Kraken. Release the Kraken. Ej! Bjornir. Czyli jak ten młot Bjorner, czy to się nazywał z skandynawskiej. A tak przypomina taki młodzik. Może to, że to mi chyba wystarczy tak naprawdę. Jakie zadanie? Zniszcz statki wroga. Więc co mamy? Śliwiec, legatę strażniczą, reperatora, że tak powiem. Dobra, będę na razie osłaniać, będę się trzymał ze swoim, będę ich osłaniać. Chodzi o to, żeby te statki... Come on, serio. Teraz. Hej! Mają coś, żeby tego unikać, tak jakby. Co to jest? Jakiś myśliwiec mi siadł na plecach chyba. Gdzie on jest? Zamiast tych iridium, ale zobaczymy, kredyty może mogę za steroid zebrać, a te iridium, no nie wiem za bardzo, jak jeszcze do końca do czego to służy, oprócz tych lotów.
to kojarzę, nie? Morderca nieśmiertelnych, zniszcz statek, który jest 3 rangi wyżej niż twój. Ciekawe, kto to był. I ciekawe, kto latał tym małym skubańcem, który mnie tak ten... tak bił. Chyba on, nie jestem pewien, nie zdążyłem spojrzeć. Mam nadzieję, że to było. Też w mojej drużynie? Tylko jeden like. Okej. Do hangaru. Trzymano osiągnięcie champion. Ciekawe, co to. Czy zaraz dowiem. Ej? Aha, 10 dowolnych bitew w trybie PvP. Dopiero teraz? Serio? A ile to nie jest zasobna ranga? Wygraj 50 bitew w dowolnym trybie PvP. Tutaj zdobyć 10 latarni w dowolnym trybie PvP. Dobra, fajne. Deimos na drugim poziomie. Usunięty. Co na przyszłość? Na przyszłość... trzymam się tych szturmowych. Za ich pomocą będę się najpierw rozwijać. Przyjrzeć się dokładnie temu Jornirowi. Ej, mamy handel! Standardy galaktyczne. Nie da się coś innego tego kupić. Już mogliby chociażby zrobić coś takiego, że ktoś wydaje pieniądze. Aha, dobra, ale może ja źle myślę? Może to się tak gdzieś wydropić i później sprzedawać innym graczom. Może, mam nadzieję, że tak jest. Jeżeli jest tak, że ktoś to za pieniądze kupuje, później sprzedaje. Nie, raczej nie. To by nie miało sensu, żeby ktoś to kupił za pieniądze, a później jeszcze sprzedawał może, że drożej. Nie wiem skąd mi to. Mam nadzieję, że da się to gdzieś wydropić na mapie. Później tym handlować, żeby zarobić na siebie. To by było spoko. Handel. Ale cokolwiek, to później można tylko sprzedawać graczom, którzy wydają pieniądze. Albo bardzo wolno zbierają sobie z wygranych bitew. Nie rozumiem na razie. Trochę mi się zaczyna to nie podobać. Mam nadzieję, że cię to samemu zdobyć, później sprzedać innym graczom. No, mam nadzieję. Spłacony manokryształ. Nie rozumiem, czekajcie, przepraszam. Blok silnika. Do bloku silnika potrzebujemy wzmocniony monokryształ. Ekranowa bateria. Załóżmy, że pójdę tutaj ten monokryształ. Żeby zrobić monokryształ, potrzeba monokrystal panel. Żeby to, potrzebne składniki. Co? Rozumiem. Żeby zbudować to jest potrzebne to, ale żeby zbudować to jest potrzebne to, co jest potrzebne, żeby... Co? Nie wiem, czy nadążacie, ale... trochę dziwne. Okej, dobra. Iridium. Dobra, czyli to mogę zbudować za Iridium. Okej. Czyli to mogę stworzyć... ...990... Powiecie, to chodzi o kredyty wyprodukuj, ale już będę mieć to, nie? Czyli jak kupię to za to... to będę mógł za to wyprodukować jedną taką sztukę. A z jednej takiej sztuki będę mógł zbudować... monokryształ, tak? Chyba dwie sztuki monokryształu, no. Okay. Później jeszcze za dopłatę, żeby to połączyć, można to wyprodukować. Czyli te iridium... no, trzeba zbierać, trzeba zbierać. Trzeba zbierać te iridium widocznie. To samo i tak dalej. Później jeszcze kredyty. Później jeszcze struktury wewnętrzne niszczyciela, czyli statku. Pewnie gdzieś to wypada, ale są też jakieś potrzebne składniki. Tak. No mogę. Nie mogę to zbadać.
Okej. Okay. Oczywiście tego teraz jeszcze nie zrobię, a coś tutaj... A to mnie nie stać, okej. Okay. Czyli mogę to zbadać, a później mogę to produkować, ale na razie tak mnie na nic z tych rzeczy nie stać, także to na spokojnie. Ranga pilota. Tylko nie wiem, czy jest sens to produkować, jak tutaj 10 ranga. Jeśli to chyba najlepiej było uderzyć duże poziomy, ale wiem, że w czołgi jak grałem, że było tak, że te drogie statki były, czyli te najlepsze statki, czołgi były drogie w naprawie, nie? Czasami się grałem nawet tymi niższymi triami albo premiowymi, żeby zarobić na to, żeby najlepszymi czołgami dało się jeździć. Ale to tam z doświadczeń graczy, którzy wysokopoziomowych, bo ja tam kiedyś mówiłem o tym, że grałem na 5, 6 i tam 7 sobie ten rozwijałem powolutku, ale głównie siedziałem na 5 i 6, mi się podobał balans na tamtych poziomach. Ej, dobra. Niezwyczajnie, może już będę kończył, to jeszcze tak poopowiadam, ale już okienku czatu. Tak, chyba tak. Zostawię sobie resztę decyzji na następny dzień. Następny strumień, może zobaczymy, nie, czy będę nagrywać. Mam nadzieję, że będę w stanie nagrywać następnego dnia. Zobaczymy, jak mi tam zdrówko pozwoli. I ogólnie wszystko. Chat screen. Dobrze. No to tyle. Aha, bo tak mówiłem o tych czołgach, że kiedyś grałem w World of Tanks i tam czołgi grałem. Co tam było? Co ja chciałem powiedzieć, teraz mi wyleciało z głowy. Aha, że podobał mi się balans na niższych poziomach, na 5 i 6, ponieważ na tych wysokich poziomach te czołgi, takie premium trzeba było tak... Nie podobał mi się gameplay na tych wysokich poziomach. Trzeba konkretnie celować jakieś słabe punkty, tak jak na niższych poziomach, tylko że na wysokich poziomach te czołgi miały już takie pancerze i tak dalej, żeby się gdziekolwiek przebić, trzeba było co do... Tak pod takim kątem, tak tym wszystko wymierzone, żeby trafić cokolwiek, żeby się już to nie podobało. Żeby było coś nie dla mnie, tylko dla 5 i 6. Dobra, to tyle chyba na dzisiaj, jeżeli chodzi o grę. Ja tutaj na razie sobie tą muzykę pozwolę wyciszyć, żeby mi tutaj... Nie wiem, czy nie jest za głośno, dzisiaj ustawię nas kolej. Troszkę podgłośniłem. Nie wiem, czy dzisiaj kolejnie będzie za głośno znowu. Okaże się potem. O. Zobaczymy, jak to będzie następnym razem. Ja już dzisiaj będę kończyć. I wish you everything good. Życzę wam wszystkiego dobrego. See ya. Zobaczenia następnym razem. Żegnam.